Zaczynamy spotkanie. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie wokół książki Dominika Wilczewskiego Litwa po litewsku. Szczególnie gorąco witam uczestników Sejmiku Literackiego, który został tutaj zwołany już po raz jedenasty przez szefową Związku Pisarzy Litwy Birutę Januszkajtę i gospodarzy Miłoszowskiego Dworku Małgorzatę i Krzysztofa Czyżewskich. Witam wszystkich stałych i okazjonalnych gości kawiarni Piosenka o Porcelanie, mieszkańców Krasnogródy i okolic. Szczególnie miło mi też powitać naszego dzisiejszego gościa nad gośćmi, pana Tomasa Węclowa. Bardzo się cieszymy, że zaszczycił nas pan dzisiaj swoją obecnością podczas tego spotkania, którym inaugurujemy kolejny Sejmik Literacki. Książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, to świeżynka. Miała miejsce premierę tydzień temu na Festiwalu Literacki Sopot. Ja jestem świeżo, tak jak i być może część z Państwa po lekturze tej książki. Dominik jest po pierwszym spotkaniu z czytelnikami, po pierwszych pytaniach od publiczności i po pierwszych rozmowach kuluarowych. Zatem Dominiku, na rozgrzewkę, jak pierwsze wrażenia? To jest przede wszystkim dobry wieczór. Bardzo się cieszę, widząc tak licznie zgromadzonych gości. Pierwsze wrażenia są takie trudne dla mnie do opisania, bo to jest w zasadzie mój debiut i spotykam się przede wszystkim z takim niespodziewanym dla siebie zainteresowaniem tą książką, bo jak dowiedziałem się w wydawnictwie, że premiera będzie w sierpniu, to się trochę tak wzdrygnąłem. Kurczę, to wakacje, to nikt nie ma głowy do czytania książek wtedy o Litwie. I nie tylko. A okazuje się, że jest to zainteresowanie całkiem spore i dochodzą do mnie słuchy, że ludzie czekali na taką książkę. Jestem trochę, może tutaj nie chciałbym popadać w jakąś taką przesadną próżność, że ja tutaj dokonałem jakiegoś przełomu, ale spotykam się z takimi głosami, że czegoś podobnego w literaturze faktu, nie mówię o literaturze ściśle historycznej, ale w literaturze faktu czegoś takiego brakowało. Mhm. Spotykasz się z takimi opiniami i myślę, że będziesz się spotykał jeszcze przez bardzo długi czas. Jestem pewna, że po tę książkę sięgną osoby, które co nieco wiedzą o Litwie. Być może historycy, którzy będą chcieli uzupełnić swoją wiedzę albo czasem sprawdzić coś w swojej książce, która jest bardzo bogata faktograficznie, graficznie, ale też osoby, które po prostu są Litwą zainteresowane. Myślę, że też spore grono czytelników to będą osoby, które darzą Litwę sympatią albo może nawet miłością, z tym, że jest to miłość obciążona takim zacięciem sentymentalno-kresowym. Czy myślałeś, pisząc tę książkę, o targecie wydawniczym, czy projektowałeś jakoś tego swojego czytelnika? No, spodziewam się, że na pewno myślałeś, jak będą wyglądać te spotkania w Polsce, a być może w przyszłości także na Litwie i Białorusi. Obyśmy dożyli takich możliwości, takich czasów, żeby można było takie spotkanie zorganizować na Białorusi. To jak o tym powiedziałaś, to od razu pomyślałem o tym, że obecnie to jest niemożliwe, żebyśmy się w takich okolicznościach spotkali na Białorusi, tym bardziej, żebym wystąpił w takiej koszulce, ale bardzo bym sobie marzył, żebyśmy takich czasów dożyli. Ale jak myślę o czytelniku, no pewnie nie czytelniku idealnym, ale takim wyobrażonym, to no, generalnie zależało mi na tym, żeby czytelnicy się czegoś dzięki tej książce dowiedzieli, czegoś może, co by ich zaskoczyło, co byłoby trochę niezgodne z ich dotychczasowymi wyobrażeniami, co byłoby niezgodne z, nie wpasowywało się może w jakieś stereotypy, które są w polskim społeczeństwie na pewno żywe na temat, czy funkcjonują w takim obiegu na temat Litwy.
też no, zdaję sobie sprawę, że no, to pewnie nie będzie bestseller, ale no, myślę przede wszystkim o ludziach, którzy są ciekawi tej rzeczywistości, która Polskę otacza i ciekawi poznania tego właśnie naszego najbliższego sąsiedztwa, z którym mamy bardzo dużo wspólnego, ale też są różnice, które nas... Ja nie chcę mówić, że różnice, które nas dzielą, tylko no, po prostu, tak jak w przypadku Polski i Litwy, są różne spojrzenia na te same wydarzenia historyczne czy na te same postaci historyczne. I to w zasadzie to chyba był ten mój grupa docelowa. No dobrze, zatem przechodzimy do pytań właściwych, czyli do treści książki. Chciałabym zacząć od samego początku. Opatrzyłeś swoją książkę dwoma mottami. Pozwolę je sobie przytoczyć. Pierwsze brzmi tak. Na swoje nieszczęście Litwa usytuowana jest w samym centrum Europy. To motto mnie szczególnie nie dziwi. Jesteś dziennikarzem, współpracownikiem redakcji gazetowych, portali, analitykiem też współczesnej polityki. Zatem to, że patrzysz na Litwę przez pryzmat geopolityczny, a geopolityka, jak wiemy, jest potęgą w czasie i przestrzeni, no, to jakby nie wywołuje u mnie zdziwienia. Natomiast bardzo zafrapował mnie ten drugi cytat i też go Państwu przeczytam. A z ciężkich moich grzechów jeden najlepiej pamiętam, jak przechodząc raz leśną ścieżką nad potokiem, zrzuciłem duży kamień na wodnego węża zwiniętego w trawie. I co mnie w życiu spotkało, było słuszną karą, która prędzej czy później łamiącego zakaz dosięgnie. To jest cytat z wiersza Miłosza Riedekart. Spodziewam się, że Państwo w tym momencie przypominają sobie najstraszniejsze przewinienia swojego dzieciństwa. Tutaj Miłosz w tym wierszu czyni na pozór takie wyznanie konfesyjne, bo poprzez ten akt zabicia węża no trochę nam przybliża też symbolika Litwy. Wąż, tak się składa, jest w całym judeochrześcijańskim świecie no, uważany za taki nieciekawy symbol, natomiast na Litwie wręcz przeciwnie. To jest gad narodowy Litwy i hołubiony, zresztą gloryfikowany i karmiony mlekiem i bóstwo chtoniczne. Tak więc Miłosz, zabijając bóstwo ziemi, na dodatek tej ziemi, czyli swojej ziemi rodzinnej, no, czyni rzeczywiście tutaj ciężkie przewinienie i jako czytelnicy Miłosza wiemy, że za karę zostaje zesłany do blejkowskiego piekła, czyli do ziemi Ulro. Wiemy też, że zabicie Boga z dowolnej kosmologii wiąże się z no, poważnymi konsekwencjami. Ale odłóżmy na moment Miłosza. Chciałabym porozmawiać o tym, co oznacza ten cytat, to motto dla twojej twórczości. Myślę, że robisz świetną rzecz interpretacyjnie, dając czytelnikowi klucz do zrozumienia sporej części treści twojej książki, ustanawiając tą osią twoich wywodów kwestię poczucia winy i mowa tu o poczuciu winy narodowej. Sporo piszesz o tym poczuciu winy narodowej w odniesieniu do historii II wojny światowej, w szczególności do Holokaustu. Holokaustu, który no, zmiótł z mapy Litwy życie większości Litwaków. Takim apogeum tych wydarzeń, strasznym apogeum była zbrodnia w Ponarach i wydaje się, że ty starasz się zrozumieć, jak i przedstawić czytelnikowi motywy tejże zbrodni i percepcję tych wydarzeń dzisiaj na Litwie. Na pewno nie chciałbym tutaj od razu podsuwać jakichś gotowych interpretacji, dlatego motta, które wybrałem. I ja przede wszystkim liczę na to, że liczę tutaj na dociekliwość czytelników, którym po lekturze książki się to złoży. Tak. Dlaczego takie motto wybrałem? Dlaczego odwołałem się do słów poety, który... No tutaj akurat mówienie w tym miejscu jest jakoś tak... No,
czuć tutaj tę jakąś obecność Miłosza, ale odwołuję się tutaj do słów poety, który no, był chyba takim jednym z najbardziej dobitnych i uświadamiających ludzi pióra, opowiadających o tym, co się stało z, nie wiem, z ludzkością, może to jest dużo powiedziane, ale tak, nie, powiedzmy z ludzkością w XX wieku, o tych, o tym, jak ta ludzkość zetknęła się z najbardziej okrutnymi wyzwaniami wojny, okupacji, zbrodni, zbrodniczych ideologii. I to jest chyba no coś, co też mocno odcisnęło jednak swoje piętno na losie Litwy w XX wieku, więc wydaje mi się tutaj, po prostu Miłosz był jakimś takim dla mnie oczywistym wyborem, że jeśli na kogoś się chciałbym tutaj powołać, to właśnie na niego. W ogóle tak naprawdę ta książka jest, ona jest w dużym stopniu zbudowana z cytatów. To jest, może ktoś może mi zarzucić, że ona jest przez to mało autentyczna, że mnie samego tam jest mało, ale ja właśnie chciałem, żeby tam mnie było, nie było przesadnie dużo, tylko żebym ja dał możliwość wypowiedzenia się nie tylko moim bezpośrednim rozmówcom, ale też wypowiedzenia się poprzez cytaty z literatury, różnej literatury, uczestnikom, świadkom tamtych wydarzeń, tamtych procesów historycznych. I no, wiadomo było, że pisząc o tym, co się działo z Litwą, z Litwinami, czy co robili Litwini w XX wieku, no to nie mogłem pominąć tego epizodu dosyć istotnego w historii Litwy, to znaczy okresu okupacji niemieckiej i tego, co stało się ze społecznością żydowską. Też nie chciałbym, jeśli mówimy o przyczynach, motywach zbrodni, też jak nie chciałbym tutaj opowiadać o całej tej sekwencji zdarzeń, które do tego doprowadziły, bo to też jakby nie jest moim celem. To już zresztą zostało no, opowiedziane i jest przedmiotem rozważań i historyków, i filozofów, i poetów, co doprowadziło do tego, dlaczego ludzie zaczynają się mordować. I to jest, ja tutaj jestem, no nie będę wchodził, nie będę próbował tutaj wchodzić w te dyskusje, bo ja się nie czuję do tego kompetentny, nie jestem takim znawcą natury ludzkiej, żeby orzekać, jak do tego doszło. Ale zależało mi właśnie na tym pokazaniu tła, kontekstu historycznego, społecznego, żeby to nie było, nikt po lekturze tej książki nie odniósł takiego wrażenia, jak to się czasami się odnosi w kontekście takich wydarzeń. Ja odpowiem przykładem. Mamy na przykład sprawę wojen bałkańskich, tak, zbrodni w Srebrenicy. Jest w pewnych kręgach, powiedzmy, jest taki pogląd, który też ugruntowały być może jakieś złe lektury albo nieuważne lektury jakichś książek, że no oni po prostu tak mają, ci ludzie na Bałkanach. Oni po prostu za jakiś czas się rzucają na siebie i wyrywają sobie serca. Ja bym nie chciał, żeby ktoś odniósł takie wrażenie po przeczytaniu tej książki, że jakiś naród tak ma, że on ma po prostu jakiś gen zbrodni w sobie, nosi i po prostu lubi od czasu do czasu kogoś zamordować, bo no to jest, my tak sobie potrafimy to tłumaczyć, tak? Tak jak my na przykład mówimy o Niemcach, to jest też, nie chcę przywoływać nazwisk polityków, no ale była ostatnio wypowiedź pewnego
znanego lidera politycznego polskiego, który przekonywał, że no, przy okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, że tutaj tak przyjeżdżały bataliony policyjne, przyjeżdżał oddział policji, który się zajmował w regulowaniem ruchu drogowego i w Niemczech, a tutaj popełniali zbrodnie, z takim domysłem, że to po prostu oni tak mają. Oni tak mają i oni teraz też tak mają. Więc ja bym nie chciał, żeby ktoś po lekturze tej książki wysnuł wniosek, aha, Litwini zabijali Żydów, no to bo po prostu oni tak, to oni tacy są. Bo nie, to były okoliczności, które temu sprzyjały. I przede wszystkim trzeba tu mieć na uwadze te okoliczności, jakie wytworzyła ta rzeczywistość reżimów totalitarnych, które... To znowu jest pytanie do, nie wiem, do psychologów, tak jak teraz na przykład są psycholodzy zajmujący się traumami narodowymi. Jak to się dzieje, że w takich warunkach ludzi, że te zbrodnicze systemy wyzwalają w ludziach takie, nie we wszystkich oczywiście, wyzwalają w ludziach takie instynkty. A jednocześnie w czasie tych panowania tych zbrodniczych systemów mamy przykłady no, nadludzkiego bohaterstwa, niezwykłej wręcz szlachetności, gotowości do no, ofiarowania swojego życia, pomagając innym. No, ja jakoś bardziej zależało mi na tym, żeby bardziej te okoliczności przybliżyć, a nie wskazywać jakiś jeden konkretny powód albo budować jakiś taki obraz, że no to tak się, jakiś taki deterministyczny, tak, że tak się wydarzyło, bo tak się musiało wydarzyć. Wysunąłeś taki zarzut wobec siebie a priori, że być może jest ciebie za mało w tej książce. No ja rozpoznaję ciebie w niej bardzo, to znaczy to jak się ją czyta, to mniej więcej wygląda tak samo albo podobnie jak się z tobą rozmawia. Oczywiście w rozmowach prywatnych nie opatrujesz przepisami tego, co mówisz, ale też te rozmowy czasami zawsze... opatruję. Czasami tak, są strzone faktami, datami. Rzeczywiście masz taką szeroką perspektywę. Chciałabym pociągnąć jeszcze ten temat, przywołując słowa właśnie Tomasa Węclowy z książki Opisać Wilno, który o tej najczarniejszej karcie litewskiej historii pisze tak. Po wyzwoleniu Litwa nie od razu potrafiła zrozumieć najczarniejszą kartę swojej historii. Nie jestem pewien, czy nawet teraz jest ona właściwie rozumiana. Niemcy potrzebowali na to kilkudziesięciu lat. Wielu Litwinów dotychczas uważa, że nieupiększona prawda o historii narodu może mu zaszkodzić, odebrać poczucie własnej godności. Niektórzy skłonni są mówić przede wszystkim o deportacjach stalinowskich, a wszystko, co wydarzyło się później, nazywać zrozumiałą, wręcz wybaczalną reakcją. Istnieją jednak dwa proste aksjomaty. Znam Litwinów, którzy są im wierni. Po pierwsze, jedna zbrodnia nie może usprawiedliwiać innej zbrodni. Po drugie, prawda nie wyzwala, nie odbiera honoru, lecz go przywraca. Zapytam zatem, czy to zmierzenie się z prawdą, uznanie jej nie jest przypadkiem taką akceptacją, absorpcją i zintegrowaniem jungowskiego cienia, który właśnie kładzie się na tej historii narodowej. I drugie pytanie uzupełniające to, czy ta pamięć o tamtych wydarzeniach już się skrystalizowała, czy twoim zdaniem jest to proces, który cały czas trwa i jeszcze będzie trwał? Wydaje mi się, że to jest proces i to nie tyle, że to jest proces, który będzie trwał i w którymś momencie się skończy, tylko on jest, cały czas mówimy o jakiejś rzeczywistości dynamicznej, która ulega zmianom, przeobrażeniom, ulega też, no tak, na przykład istnieje coś takiego jak komercjalizacja zbrodni. Tak? Mamy teraz zalew, także w Polsce mamy zalew literatury pseudoobozowej, tak? O miłości w Auschwitz, tak? Tatuażysta w Auschwitz, ktoś tam jeszcze w Auschwitz, które nie mają w ogóle nic wspólnego z tą rzeczywistością obozową i rzeczywistością systemu nazistowskiego, który odpowiadał za te zbrodnie. Czyli mamy trochę taką pauperyzację wiedzy i pamięci o tamtych wydarzeniach. I to jest duże wyzwanie teraz dla nas, dla naszego pokolenia i następnych pokoleń, które po nas przyjdą. Pomijając inne wyzwania oczywiście, które dla tych, które stoją przed tymi pokoleniami na czele z
tutaj zupełnie nie zamierzam trywializować na czele na przykład z wyzwaniem klimatycznym, tak, ale też pamiętać o tym, jak pamiętać, co pamiętać o tych wydarzeniach z naszej całkiem niedawnej przeszłości, która ta niedawna przeszłość, ona staje się coraz bardziej dawną przeszłością. Odchodzą już te pokolenia, które były tego świadkami, które żyły w tamtym czasie i stoimy teraz przed pytaniem, jak pamiętać, jak upamiętniać z tą myślą oczywiście cały czas przyświecającą, która mówi nigdy więcej, tak? Ale to wiemy, że to w praktyce to nigdy więcej jest trudne do zrealizowania. Także ja patrzę na to przede wszystkim jako proces i patrzę też na to i to właśnie próbowałem tu jakoś w tej swej pełnej wad i na pewno niedoskonałości książce jakoś odzwierciedlić tę dynamikę i to, że nie wszyscy są w stanie tak od razu przyjąć, zaakceptować, pogodzić się z tym, to też jest w jakimś stopniu z tym procesem rozliczenia, przyznania się. To jest w jakimś sensie też naturalne, tak? No bo zaczęliśmy od tego cytatu z Miłosza i powiedziałeś, że teraz sobie każdy przypomina swoje grzeszki z młodości. No nam samym też przecież, a nie jesteśmy zbrodniarzami, a nam samym też przychodzi często z trudem przyznanie się do winy, czy też sama ta akceptacja faktu, że mogliśmy się dopuścić jakiejś nieprawości, szukamy dlatego jakiegoś miliona różnych uzasadnień, usprawiedliwień, wyjaśnień. No i tak podobnie to chyba działa też w przypadku społeczeństw, narodów. Ale też na przykład ja tu się odwołuję do takiego wydarzenia, jakim było wystąpienie prezydenta Algirdasa Brazauskasa w Knesecie w 1995 roku, który tam wprost i jakoś bez tutaj jakiegoś światłocienia powiedział, że prosi o wybaczenie, przeprasza za to, czego Litwini dokonali w czasie okupacji przeciwko Żydom i prosi o wybaczenie. Ja już tutaj, no, tego przypisu tutaj zabrakło, ale jeśli mogę ten przypis tutaj teraz w tym momencie zrobić, to mniej więcej w tym samym czasie, bodaj w 95 albo w 96 roku prezydent Francji Jacques Chirac oficjalnie w imieniu Republiki Francuskiej przyznał, czy wziął odpowiedzialność za współudział francuskich kolaborantów rządu Vichy w prześladowaniu Żydów, we wózkach Żydów do Auschwitz. Czego wcześniej, przed nim żaden francuski prezydent nie zrobił. Tylko że Francuzom to zajęło 50 lat, żeby się do tego przyznać. Litwinom to zajęło 50 lat, żeby się do tego przyznać. Tylko Francja była przez ten czas krajem demokratycznym, gdzie panowała tak wolność słowa, swoboda badań naukowych, więc nie było przeszkód, żeby to zrobić. Litwa tego komfortu nie miała, bo była krajem praktycznie okupowanym. Więc pytanie, kto tutaj zrobił, o ile to w ogóle można mierzyć w kategoriach postępu, kto tutaj zrobił większy postęp, czy kto tutaj się wykazał większą odwagą? To tak zawieszam to pytanie bez odpowiedzi. No tak, pytanie retoryczne. Ale powiedziałeś o tych słowach Brazauskasa, no więc to traktuję w ramach takich politycznych przeprosin, które oczywiście były ważnym gestem. Natomiast dla mnie bardziej interesujące jest to, jak ten temat pracuje w społeczeństwie litewskim, bo budzi kontrowersje, budził i budzi. To jest pytanie. No, budzi kontrowersje, no, ale to znowu no, mogę się cofnąć do tego, co powiedziałem, że to jest całkiem naturalne. Zwłaszcza jeśli chodzi o, akurat w przypadku Litwy jest to zagadnienie dość często się pojawia
W przypadku oceny działalności niektórych osób, które były zaangażowane też w jakimś stopniu w działania na rzecz odzyskania niepodległości, czy na przykład byli to albo politycy, albo wojskowi, tak, czy członkowie partyzantki. I oczywiście teraz jest bardzo łatwo przypinać różne łatki, to znaczy ci, którzy są wrogo nastawieni do Litwinów ze względu na to, że w ich oglądzie Litwini się nie rozliczyli z udziału w Holokauście, to na przykład dezawuują w ogóle litewską partyzantkę niepodległościową, partyzantkę antysowiecką, że to byli wszystko faszystowscy kolaboranci, którzy wcześniej mordowali Żydów, a potem walczyli z Sowietami. Co jest, nie chcę takimi oczywistościami rzucać, ale co jest nieprawdą, tak? No, bo to jest... Ten ruch był dużo bardziej zróżnicowany i tych ludzi, którzy mieli jakiś związek wcześniej z Holokaustem w partyzantce, oni byli, tak? Bo byli ludzie, na przykład, którzy służyli w batalionach policyjnych i przeszli do partyzantki, bo umieli tak posługiwać się bronią i tak dalej. Ale to był jakiś tam niewielki procent tego całego ruchu partyzanckiego. Mówimy tutaj o 200 tysięcy ludzi ogółem w różny sposób zaangażowanych w walkę partyzancką, to jest z jednej strony jest taka etykietka, no, która jest tak fałszywa, a z drugiej strony jest na przykład, zwłaszcza teraz w tych warunkach, jakie mamy w związku z wojną na Ukrainie, no to też jest tendencja do tego, żeby zwierać szeregi, tak, no, pilnować tego, dbać o to dobre imię narodu. Więc jest tendencja do tego, że jak ktoś te, na przykład kwestionuje jakieś narodowe mity, jeśli ktoś oczekuje tego, że jednak należy się rozliczać z tych własnych nieprawości, no to wtedy łatwo można mu dorobić gębę, że to jest agent Putina. No i jak się ktoś spotyka z oskarżeniem, że jest agentem Putina, no to już to po prostu zabija dyskusję, bo jak można się bronić przed takim argumentem? Być może tam są wśród nich, być może są ludzie, którzy są, nie wiem, działają na rękę Rosji, no ale generalnie jednak należałoby chyba zakładać dobre, szlachetne intencje tych, którzy z tymi mitami narodowymi próbują walczyć. Bo to też nie chodzi o samą walkę z mitami narodowymi, tylko chodzi o to, że to jest to przyznanie się do winy, nawet jeżeli ono jest trudne i opór przeciwko przyznaniu się do winy jest w jakimś sensie naturalny, to przyznanie się do winy, ono jest faktycznie wyzwalające, takie otrzeźwiające. Człowiek się jednak po tym lepiej czuje, niż nosząc w sobie jakiś taki właśnie nieprzepracowaną zadrę. Tym razem komentując ten temat pamięci II wojny światowej, od razu płynnie przeszedłeś do innych tematów, które też wywołują w społeczeństwie dyskusję, więc jest to czas walki partyzantów, czas przemian ustrojowych, czyli przełom lat 80., 90., lustracja zapewne, czas odzyskiwania niepodległości w 18 roku. Litwini też spierają się o, tak jak i w Polsce spieramy się, o kwestie pomników z minionej epoki. Pamiętamy, jak długa dyskusja toczyła się wokół tego, co zrobić z rzeźbami, które zdobiły Zielony Most. Teraz... Jeśli chodzi o to przerwę, bo akurat jeśli chodzi o rzeźby na Zielonym Moście, ten demontaż został przeprowadzony w 2015 roku i to w zasadzie był trochę taki dla mnie moment, nie powiem, że przełomowy, ale ja się już wtedy dość jednak intensywnie zajmowałem tą tematyką litewską, ale bardziej śledziłem te takie polityczne aktualia.
A tu pojawiła się ta sprawa tych pomników i to trochę mnie tak ożywiło, że tutaj jest coś jeszcze pod powierzchnią. I wtedy właśnie zacząłem się trochę bardziej zwracać ku tej tematyce okołohistorycznej i śledzić te debaty historyczne, bo zobaczyłem, że one są, co mnie trochę zaskoczyło, że właśnie tak agregują, czy wokół nich jest jakieś takie ogromne ożywienie, że wszyscy się angażują w te debaty, że wszyscy tam chcą na ten temat dyskutować, mają swoje zdanie, co trochę oczywiście przybiera postać takich, my to brzydko w Polsce nazywamy inby, tak? Czyli że jest tam bardzo dużo nieracjonalnych argumentów i to nie prowadzi do żadnej rozsądnej konkluzji, ale każdy ma potrzebę, żeby się wypowiedzieć. Teraz na przykład rozważa się, czy należy postawić pomnik pierwszemu prezydentowi Litwy Antanasowi Smetonie. Ale też rozważa się zupełnie niedawno, to ja, no w ogóle jak to usłyszałem, to tak wzdrygnąłem się, bo usłyszałem jakiś czas temu, przeczytałem w zasadzie, że w Kownie planuje się postawienie pomnika Algirdasowi Brazauskasowi, też pierwszemu prezydentowi, tylko pierwszemu prezydentowi po 91 roku. Już się tak, bo jak oddałem książkę do druku, to myślałem sobie, no dobra, to już kropka jest postawiona, to już nie ma co dopisywać. A tu nagle znowu jakiś pomnik i znowu jakaś kłótnia. I pomyślałem sobie, że no to byłoby po prostu, już robi się, zbiera się materiał na no co najmniej postscriptum, a może kontynuację. W pierwszym rozdziale na przykład poruszasz temat afery Piaskowej, czyli to jest dyskusja wokół tego, jak zaaranżować przestrzeń publiczną, a konkretnie Plac Łukiski, który no, co tu dużo mówić, jest miejscem kaźni jeszcze z czasów carskich, później z radzieckim. No i też pojawia się pytanie, czy można go przekształcić w jakieś miejsce, które służy rozrywce, więc znów tutaj dotykamy jakichś świętości narodowych. Wokół tego też toczy się gorąca dyskusja i bardzo słusznie diagnozujesz w tym rozdziale, że to są często takie afery o podglebiu politycznym albo wyrastają z tego afery tego rodzaju. W związku z czym mam takie pytanie, czy Litwę stać na takie antagonizowanie społeczeństwa na kanwie historycznej? Żeby dorzucić trochę tła, no to powiem, że w Polsce mówi się o tym, że no, obie właściwie partie naprzemiennie nam miłościwie panujące mają krótkie ławki, tak? Bo już kiedy są wymieniane te wymieniani eksperci z każdorazową zmianą rządów, no być może nowi ludzie, którzy wchodzą w zastępstwo tych poprzednich, nie chcą się już utożsamiać z taką czy inną władzą, ale jednak mieszkamy w prawie 40-milionowym kraju, więc lepszych czy gorszych specjalistów w różnych dziedzinach znajdziemy. Natomiast Litwa jest niespełna 3-milionowym krajem. Marionas Mikutavičius śpiewał w 2000 roku Musu tris miliona, czyli jest nas 3 miliony. Gdzieś tak od 2012 roku to jest nieaktualne, wtedy no, ta demografia trochę się Litwy posypała. Jest to związane z migracją zarobkową. I w tej pierwszej fali migracyjnej wyjechało sporo Litwinów, którzy nie chcę powiedzieć, że stanowili taki element przestępczy, ale powiedzmy gdzieś tam oscylowali na granicy zaradności życiowej, czasami nawet konfliktów z prawem, ale zaraz za nimi ruszyła całkiem spora grupa osób znających języki, dobrze wykształconych inżynierów, informatyków, specjalistów, którzy mogą się przydać w takim czasie, jaki mamy teraz, czyli w czasie, gdzie trzeba no, dobrze zarządzać krajem w obliczu no, gdzieś tam wiszącej w powietrzu wojny, odpukuje. Więc tak, pytanie, czy Litwa sobie może pozwolić na takie antagonizowanie społeczeństwa i czy ty widzisz może na podstawie swoich lektur, rozmów, spotkań z politykami, też nie pytam o tych polityków pierwszego rzędu, tylko może gdzieś o drugi, trzeci rząd, o zaplecze, jakieś właśnie środowiska, kręgi, osoby, które z kolei scalają społeczeństwo, które myślą w takich kategoriach litewskiej racji stanu, być może są to, nie wiem, think tanki, NGOsy, być może środowiska migracyjne, może konkretne osoby, nie wiem, biznesmeni, którzy
przedsiębiorcy, którzy no jakoś mają na uwadze no właśnie jednoczenie społeczeństwa w tym okresie. Zacząłbym od tego, że Litwa z kraju emigrantów staje się powoli krajem imigrantów, bo też obserwuje się, że no, przyjeżdża na Litwę po prostu coraz więcej obcokrajowców, którzy są po prostu przeróżne motywy tego, dlaczego oni na Litwę przyjeżdżają, dlaczego oni się na Litwie osiedlają. I tych różnych grup można też wyróżnić pewnie no, kilka, kilkanaście, może i więcej. No, na pewno mamy bardzo duże teraz grupy uchodźców z Ukrainy. Mamy bardzo liczną już teraz społeczność białoruską, która ona funkcjonowała w Wilnie, ale była wówczas jeszcze niewielka, ale po 2020, po stłumieniu protestów, po wyborach prezydenckich pojawiło się bardzo dużo bardzo aktywnych społecznie, politycznie Białorusinów, ale są też no, po prostu migranci zarobkowi z krajów, na przykład z krajów azjatyckich, ale też są, to jest coś, o co z kolei Litwa niejako zabiegała, bo są też, przyjeżdżają wykształceni, dobrze funkcjonujący w środowisku takim finansowym, technologicznym, specjaliści, którzy pracują w sektorze finansowym, menadżerowie, taka klasa też wyższa zarządzająca, więc to społeczeństwo się też zmienia pod tym względem i to na pewno będzie bardzo dużym wyzwaniem dla społeczeństwa niespełna 3-milionowego, jak sobie z tym poradzi, że właśnie na przykład w Wilnie mieszka całkiem spora grupa Białorusinów. To już wokół tego są różne, powstają różne kontrowersje. Ja nie będę się tutaj może bardzo rozwodził na ten temat, ale to jest wyzwanie, no to jest zrozumiałe, że to jest w małym społeczeństwie, to może budzić różne niepokoje. I właśnie chyba ważne jest w tej sytuacji, żeby no, szukać jakichś środków, żeby te niepokoje, że ten poziom niepokoju obniżać. Tylko wiadomo, że politykom raczej na tym nie zależy, bo lepszym paliwem politycznym jest jak właśnie jest więcej niepokoju, konflikt, kłótnia, bo wtedy można wokół tego można zbierać swój elektorat, można ten elektorat straszyć tym, że jest coś lub ktoś, kto temu elektoratowi zagraża. Ale zdarzają się takie sytuacje, jak na przykład, no oczywiście to już trochę jest to jednak przeszłość, ale ja tu jeszcze się zdążyłem do tego odwołać. Właśnie w 2020 roku łańcuch, który połączył, żywy łańcuch, tak ludzie trochę, tak jak w czasie Bałtyckiej Drogi, stanęli pomiędzy Wilnem a granicą z Białorusią, żeby zamanifestować solidarność z Białorusinami. I to mój dobry znajomy Mariusz Antonowicz, z którym rozmawiałem na ten temat, on to skomentował, że wcześniej politycy litewscy mówili swoim wyborcom, że w takim przekonaniu, że litewskie społeczeństwo jest bardzo ksenofobiczne, tak my tu nie chcemy obcych. A tu się okazało, że Litwini są w stanie zamanifestować solidarność z innym narodem, z innym społeczeństwem i nikomu nic złego się nie stało. Nie nastąpił żaden uszczerbek na tożsamości narodowej. Więc zdarzają się takie sytuacje, kiedy faktycznie takie porozumienie ponad podziałami udaje się zbudować. Ale też nie chciałbym zabrzmieć tak, że ja jestem zwolennikiem wyłącznie porozumienia, znaczy jestem zwolennikiem porozumienia, ale czasami podziały są normalne, naturalne i to, że są różne zdania, różne opinie, to też jest rzeczą oczywistą i naturalną i tak jak to pokazuje na przykładzie tej dyskusji wokół Placu Łukiskiego, to ja tutaj nie chcę występować w roli stronnika którejkolwiek z tych
opinii, bo ja też no nie jestem wilnianinem, tak, no nie będę decydował o tym, co powinno powstać na Placu Łukiskim. Tak naprawdę mnie jest najbardziej bliska, najbardziej bliski jest mi ten pogląd, że to sami Wilnianie powinni zdecydować o tym, co powinno się dziać w ich mieście. To jest dla mnie naturalne. Ale nie mogą dojść do porozumienia. Bo nie zawsze się da dojść do porozumienia i to też jest, no to też jest jakiś, no taka jest nasza rzeczywistość. Nie zawsze to porozumienie uda się zbudować, ale na pewno warto go szukać, warto do niego dążyć, warto te mosty przerzucać do swoich przeciwników, w stronę swoich przeciwników politycznych. Ja myślę, że oczywiście każdy ma tutaj, mówię przykładowo o tym Placu Łukiskim, ale to można odnieść i do innych sytuacji. Teraz na przykład jest dyskusja nie o Placu Łukiskim, ale o więzieniu Łukiskim, gdzie stworzono też właśnie taką, też ono się tutaj pojawia, ale stworzono taką przestrzeń sztuki. Też nie wszystkim się to podoba, też tam się teraz mówi o tym, że tam jednak no to było miejsce kaźni, więc no nie wypada, żeby tam się odbywały imprezy. No i myślę, że ci, którym to się nie podoba, że w takim miejscu powstaje jakieś miejsce rozrywki, no to też mają prawo do tego, żeby ten swój sprzeciw wypowiedzieć. Akurat Litwa wydaje mi się krajem, to polecę teraz stereotypem, ale jednak wydaje mi się krajem spokojniejszym pod względem tych różnych sporów niż na przykład Polska i ta polaryzacja, która jest tam gdzieś jakoś obecna, nie wydaje mi się aż tak głęboka jak w Polsce. Zresztą to mówienie o tej polaryzacji, głębokiej polaryzacji w Polsce to też jest trochę takie zaklinanie rzeczywistości. Tak jakbyśmy dodatkowo jeszcze mówiąc o tym, że tak głęboka jest ta polaryzacja, tak jakbyśmy chcieli jeszcze bardziej ją pogłębić. Może czasami też moglibyśmy sobie odpuścić, bo tak naprawdę nas Polaków, czy polskie społeczeństwo nas tak naprawdę chyba jednak więcej łączy niż dzieli, ale no też nie chcę może w jakieś takie slogany popadać, ale wydaje mi się, że ta temperatura sporów jest tam faktycznie na Litwie trochę inna niż u nas. Nie wiem, znowu to no nie jestem aż takim wielkim znawcą psychologii tego społeczeństwa, żebym mógł wskazać jakąś jedną przyczynę, jeden powód, dla którego te spory są, wydaje mi się, że są spokojniejsze. Być może to jest jakieś też doświadczenie tego, co się z Litwinami działo w przeszłości. I że zwłaszcza w obliczu tych zagrożeń, wyzwań, jednak lepiej się trzymać razem, lepiej szukać tego porozumienia. Może to jest ta recepta. Może to jest ten w Litwini mają takie fajne słowo talka, które w Polsce funkcjonuje jako tłoka, tylko u nas to zupełnie wyszło z użytku, tak? Czyli taka pomoc sąsiedzka, tak jak zbieramy się razem, to takie charakterystyczne dla kultury wiejskiej, tak? Zbieramy się razem, na przykład, nie wiem, kopiemy studnie, czy wspieramy kogoś, kto jest w potrzebie. I w tym jednak społeczeństwie litewskim mam wrażenie, że to jednak cały czas jest żywe i takie poczucie solidarności, które się ujawnia faktycznie w takich sytuacjach, jak na przykład po inwazji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku, jak na przykład te zbiórki, które robią na nas takie ogromne wrażenie, także oni są w stanie w ciągu bardzo krótkiego czasu zebrać ogromną ilość pieniędzy na przykład na zakup Bayraktara, tak, czy na jakąś innego rodzaju pomoc, wsparcie dla Ukrainy. Cieszę się, że to mówisz, bo to prowadzi do takiej konkluzji, że solidarność jest jakimś takim imperatywem wewnętrznym w naszych narodach. Wspomniałeś o komercjalizacji historii. Przyszło mi do głowy takie zjawisko jak dark tourism, to tak na marginesie, ale wydaje mi się, że na przykład zaaranżowanie więzienia Łukiskiego no nie idzie w tę stronę. Myślę, że tutaj ofiary represji są dosyć uszanowane akurat na Litwie.
Zahaczyłeś też o temat Białorusi, więc może ten teraz pociągnijmy, bo trochę mówiliśmy już o traumach narodowych, o tym, co dzieli i łączy społeczeństwo litewskie, troszkę o polityce. Natomiast porozmawiajmy teraz o relacjach Litwinów z sąsiadami. Piszesz o tym w książce i wiem, że uczestniczyłeś w uroczystościach pochówku powstańców styczniowych i wymieniliśmy się ostatnio na ten temat takim poglądem, jako że to też był jakiś tam epizod w moim życiu zawodowym. Ja to spotkanie tłumaczyłam, więc widziałam i obserwowałam je na ekranach dwóch telewizorów. Ty obserwowałeś je na żywo, więc miałeś też okazję poczuć aurę tego wydarzenia, co tam się działo i oboje doszliśmy do takiej konkluzji, że to, co pokazywały media, a rzeczywistość, no to były trochę dwa różne światy. Zgodziły się też z nami nasze koleżanki i Białorusinki, że rzeczywiście tak było. Pokusisz się o odpowiedź na pytanie dlaczego? Zacznę może trochę anegdotycznie, chociaż może to w zasadzie nie jest śmieszne, ale jak Telewizja Polska to relacjonowała w tamtym czasie, w 2019 roku, a była to telewizja jeszcze przed zmianami, które nastąpiły niedawno, to pokazano tłum z biało-czerwono-białymi, białoruskimi flagami, wykadrowany w ten sposób, że te biało-czerwono-białe flagi wyglądały jak flagi biało-czerwone. To znaczy, że i z komentarzem, że tam w tym tłumie dominowali Polacy. Koniec anegdoty. Ja byłem rzeczywiście, obserwowałem te wydarzenia z poziomu tłumu, tego tłumu, który się tam zebrał. I o ile ja może staram się jednak unikać patosu, nie wiem jak to wygląda po lekturze tej książki, to już każdy oceni, ale my się w szkole uczymy wiersza Norwida Bema Pamięci Żałobny Rapsod. I tam jest opis jakiegoś właśnie takiego konduktu i żałobnego z jakąś ogromną chorągwią powiewającą nad tym konduktem. Ten wiersz jest, oczywiście to jest, ja ten wiersz bardzo lubię, ale on jest przeładowany tym patosem, ale jak ja tam byłem w Wilnie wtedy, to ja się czułem, jakbym był w środku tego wiersza, bo takie to było wydarzenie. Oczywiście w tym na pewno była duża zasługa tych Białorusinów, którzy tam przyjechali z tymi biało-czerwono-białymi flagami. Uwaga, żebym nie popełnił tego błędu, co Telewizja Polska. Że oni przyjechali tam też po to, żeby zamanifestować swoją obecność, żeby zamanifestować, że oni są, że oni nie są, tak jak to się czasami próbuje ich przedstawiać, jakimś takim przypadkowym społeczeństwem, tak przypadkowym zbiorowiskiem ludzi, którzy przypadkowo zamieszkują teren Białorusi, tak, tylko że to są ludzie świadomi tego, kim są, świadomi tego, z czego czerpią i do czego dążą. Ja nie wiem, bo ja akurat sobie zaznaczyłem fragment, który bym chciał przytoczyć tutaj, bo on jest, bo on chyba oddaje atmosferę. Znaczy, tak starałem się, żeby oddawał atmosferę. Nikt chyba nie policzył, ilu w tłumie żałobników było Litwinów, ilu Polaków, a ilu Białorusinów. Ale trudno było oprzeć się wrażeniu, że w praktyce nieobecne na pogrzebie białoruskie władze zastąpiło białoruskie społeczeństwo, o czym świadczyła ogromna liczba powiewających nad konduktem biało-czerwono-białych flag. Do Wilna zjechały się setki białoruskich działaczy, historyków, obrońców praw człowieka, byłych więźniów politycznych, literatów, artystów, muzyków, dziennikarzy. Był Stanisław Szuszkiewicz, pierwszy przywódca niepodległej Białorusi, odsunięty wskutek intryg Łukaszenki. Był przyszły noblista Aleś Białacki. Byli poeci i pisarze Władimir Arłow, Lawon Barszczewski, Władimir Niekleajew. Historyk Olek Latyszonek, również obecny na uroczystościach, opowiadał później w Radio Racja.
Każdy, kto tam był, odczuwał mistykę tego pogrzebu. Góra odsłania szczątki, pogrzeb. Białorusini, którzy byli już przyduszeni, podnoszą znowu swoje flagi. To był niewiarygodny ładunek optymizmu. Można było odnieść wrażenie, że to do nas Kastuś pisał swoje listy spod szubienicy. Pogrzeb dowodził gotowości litewskich władz i elit do tego, by podzielić się bohaterami, zamiast dzielić ich na litewskich, polskich, białoruskich i tak dalej. Pokazywał, że Zygmunt Sierakowski może być jednocześnie Zygmuntem Sierakowskim i Zygmantasem Sierakowskasem, Tytus Dalewski, Tytusem Daleuskim i Titasem Dalewskisem, a Bolesław Kołyszko, Bolesławem Kołyszką i Bolesławasem Koliszką. Konstanty Kalinowski zakończył swój ostatni więzienny list słowami. Bo ja tobie spod szubienicy każu narodzie, że tagdy tylko zażywiesz szczęśliwa, kali nad tobą maskala już nie będzie. Przekład, думаю, niepotrzebny. Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku białoruscy ochotnicy chcący walczyć po stronie ukraińskiej sformowali batalion, później pułk noszący jego imię. Fajnie, że przeczytałeś ten fragment, bo nazwiska, które wymieniasz, wybrzmiały po białorusku i przypomniała mi się taka historia, kiedy tłumaczyłam jedną z wystaw, które miały ostatnio miejsce w Wilnie, wystawę Niegiwendinta z Wilnus, czyli niezrealizowane Wilno o projektach architektonicznych, które miały powstać, ale z jakiegoś czasu nie powstały. I wspomniałeś też o biało-czerwono-białej fladze białoruskiej, którą zaprojektował Duszduszewski, architekt. I właśnie, nie wiem czy wiesz, on zaprojektował też jeden z budynków w Wilnie. Bo ty piszesz w swojej książce o tym, że jest architektem, że projektował budynki kowieńskie. Natomiast w Wilnie zaprojektował, uwaga, dom imienia Basanowiciusa. Ten dom nigdy nie powstał. I wiesz, czego mi brakowało na tej wystawie? Opowiedzenia tego po białorusku. Czasami mam wrażenie, że Litwini niewystarczająco gorąco zapraszają Białorusinów do uczestniczenia w tej przestrzeni, powiedzmy, kulturalnej, no bo zainwestowanie też w takie tłumaczenie, no to nie wiązałoby się z dużymi nakładami, a jednak byłoby takim no, ważnym gestem, myślę, że dla Białorusinów. Białorusini, mam wrażenie, garną się do tej spuścizny po Wielkim Księstwie Litewskim, ale też ci, którzy mieszkają w Litwie, między innymi ci, którzy przyjechali po 20 roku, ale też wcześniej, na przykład studenci z Instytutu Humanistycznego, oni bardzo często znają dobrze litewski. Z kolei na przykład jak się pojedzie na wybrzeże litewskie, no to tam słychać białoruski, rosyjski. I myślę, że to ta większa obecność języka białoruskiego na Litwie mogłaby być takim dobrym gestem solidarności z Białorusinami, chociaż trzeba powiedzieć, że Litwini robią dla Białorusi dużo. To znaczy na pewno tutaj przydałoby się więcej tej aktywności, czy takiego wyciągania ręki na pewno z obu stron, tak? Jeżeli ta społeczność białoruska w Wilnie rośnie, no to pewnie byłoby, ja też tak próbując spojrzeć na to z litewskiego punktu widzenia, to oczywiście to byłoby mile widziane, czy może nawet wskazane, żeby ci Białorusini jednak uczyli się litewskiego, żeby jakoś próbowali się integrować. Czasami jest faktycznie tak, że no, tworzą się takie bańki, tak, które się te bańki funkcjonują w swoim, swoim kręgu i one się wzajemnie nie przenikają. I Litwini z Białorusinami nie do końca dobrze się rozumieją i może to być potem podstawą jakichś animozji czy jakichś podejrzeń o to, że tak jak to teraz się mówi, no, że Białorusini jakoś próbują, nie wiem, zaanektować litewską historię, czy wykorzystać ją dla siebie. A może czasami po prostu są jakieś postacie, którymi można się, tak jak powstańcami, można się podzielić. No to jest tak jak powiedzmy z Mickiewiczem. I tutaj przypominam sobie, jak kiedyś byłem na Litwie i akurat to były znajome dziennikarki z
ze środowiska polskiego na Litwie. No i jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, gdzieś tam te wątki się pojawiają. No i ten Mickiewicz, to kim on właściwie był, czy on był Litwinem, Białorusinem, Polakiem. No i jedna z tych dziennikarek powiedziała, on był taki wielki, że go wystarczy na to, żebyśmy się nim wszyscy podzielili. To prawda. Dla takiego obserwatora historii, który śledził upadek Związku Radzieckiego, który nie jest może zbyt zagłębiony w procesy historyczne, może się wydawać niejasne, dlaczego dzisiaj, kiedy jedziemy na Litwę, to widzimy ładnie zaaranżowane witryny, elegancko modnie ubranych ludzi, dobrze zaopatrzoną też bazę hotelową, gastronomiczną, fajne restauracje. No i widzimy kraj, który jest demokratyczny, który samo stanowi o sobie. Ukraińcy natomiast wykrwawiają się w wojnie. Białorusini w 20 roku zostali cofnięci tak naprawdę do początku swojej bitwy o wolność i demokrację. Zadam naiwne pytanie, bo na przełomie lat 80. 90. wydawało się, że Republiki Bałtyckie i Wschodniosłowiańskie niejako są w tym samym miejscu. One oczywiście nie były z różnych powodów w tym samym miejscu, ale co poszło nie tak? Myślę, że chcę sfokusować twoją odpowiedź na Białoruś bardziej jednak. Ale... Wydaje mi się, że na Litwie jednak panowała zgoda co do kierunku tych przemian po odzyskaniu niepodległości. Było wspomnienie państwa przedwojennego, więc były też te wartości, do których można się było odwoływać. I było przekonanie o tym, że jednak jesteśmy społeczeństwem, państwem europejskim, jesteśmy częścią Europy. No jesteśmy trochę tym, tak mówiąc, za kunderą, jesteśmy tym Zachodem uprowadzonym. No i to była konsekwentna, zawsze się boję używać tego słowa, bo ono się źle kojarzy, konsekwentna polityka. Tak. Znaczy konsekwentny wybór światopoglądowy czy geopolityczny, to też jest trochę złe określenie, ale wiemy skąd jesteśmy, wiemy gdzie jesteśmy i wiemy do czego dążymy. Dążymy do tego, żeby stać się pełnoprawnym członkiem, pełnoprawną częścią społeczności świata europejskiego. I co do tego panowała zgoda różnych grup politycznych, w elitach przynajmniej panowała co do tego zgoda. Na Białorusi tego nie było, no, tam jednak był dość poważny spór czy problem tożsamościowy, kim tak naprawdę jesteśmy. Też jednym z elementów tego problemu było to, jakim językiem mamy się posługiwać, jaki język powinien być językiem oficjalnym, urzędowym. Co zrobić z tymi, którzy na przykład nie znają albo nie posługują się językiem białoruskim. I no, było dość silne takie dążenie czy tendencja no jednak do zbliżania się do tego świata rosyjskiego, czy postrzegania Białorusi jako część świata rosyjskiego. No, nikt na Litwie nie postrzegał w tamtym czasie Litwy jako część świata rosyjskiego, więc przynajmniej tego problemu, nie wiem, poza jakimiś marginalnymi grupami być może, więc przynajmniej tego problemu nie było. No, nawet ten, tam oczywiście zarysowała się taka polaryzacja w 1992-1993 roku, kiedy Sejudis stracił władzę i do władzy wrócili postkomuniści. I była taka obawa, że
no, Litwa pójdzie, jakby zrobi krok wstecz, tak? Czy będzie próbować budować jakiś właśnie taki, jakąś taką szarą strefę między wschodem a zachodem. Tak? Jakiś taki Brazauskas, w przypadku Brazauskasa to była koncepcja pomostu. No, tylko, że to jakoś bardzo szybko się skończyło. Bo też no, jednak po tych doświadczeniach okupacyjnych, no Litwini jednak mieli, wydaje się, że mieli głęboką świadomość tego, że no wchodzenie znowu w jakiś układ z Rosją może być dla nich, no w tamtym momencie może jeszcze nie samobójcze, ale bardzo kłopotliwe. Rosja nadal miała wtedy różne instrumenty wpływu, przede wszystkim w postaci dostaw paliw, energii, więc też poprzez to też próbowała wpływać na sytuację polityczną na Litwie, ale jednak było to zrozumienie, że no nie ma co szukać szczęścia w układach z dawnym okupantem, bez względu na jego obietnicę, że się zmienił, tak, że już nie będzie taki jak kiedyś, już nie będzie bił. Tylko szukać jednak swojego miejsca, no tam gdzie jak wierzymy, jak jesteśmy przekonani, tam gdzie ono jest, czyli w Europie. I to, że teraz Litwa jest krajem w miarę dobrze prosperującym, stabilnym krajem demokratycznym, z w miarę dobrze funkcjonującą gospodarką, w której oczywiście co jakiś czas pojawiają się, do głosu dochodzą populiści na przykład, no ale to jest jakoś jednak chyba zasługa tamtych wówczas podjętych decyzji. Wspominałeś o kilku rzeczach, które chcę poruszyć, między innymi o determinacji społeczeństwa, czego takim spektakularnym wyrazem na pewno był łańcuch ludzkich rąk utworzony przez Litwinów, Łotyszy, Estończyków. Napomknąłeś też o kwestii języka narodowego w przypadku Białorusinów, że no do końca nie wiadomo było, jaki ma być ten język. Białorusini powołują się jednak na długie tradycje piśmiennicze, między innymi tutaj przywołam postać Franciszka Skoryny. Okej, można powiedzieć, że starobiałoruski no to nie jest język współczesny białoruski, ale jednak dzieli te dwa języki mniej. Ale dzieli te dwa języki mniej niż staroruski, którym załóżmy Giedymin pisał listy do władców, ze współczesnym litewskim, o którym osoby, które się go uczą, mówią, że jest niepodobny do żadnego innego języka, co jest nieprawdą, bo jest podobny do łotewskiego. Tak więc może, znaczy konkluzja tego mojego wywodu miała być taka, że może my trochę przeceniamy znaczenie literatury, piśmiennictwa, no bo w tym czasie, kiedy na przykład, nie wiem, w Ukrainie już tworzył i działał Skoworoda, czyli czasy oświecenia, no Litwa wtedy mogła się jeszcze dopiero pochwalić piśmiennictwem religijnym do tego czasu. Do Donelaitisa to jeszcze trochę trwało, tak, zanim pojawiła się taka literatura świecka. To jest jedna rzecz i żeby nie zapomnieć, też od razu zadam kolejne pytanie. Znaczy tutaj do tego, jeśli będziesz chciał się odwołać, to jak najbardziej możesz. Wspomniałeś o kwestii istnienia państwa litewskiego w okresie międzywojennym, co jakby spowodowało, że łatwiej było tę niepodległość przywrócić niż tworzyć ją na nowo. Czy zatem niepodległość czy wolność jest czymś takim jak frak albo smoking, który musi być noszony przez kilka pokoleń co najmniej, żeby zaczął wyglądać zacnie i godnie? No, chyba tak, chyba rzeczywiście to musi ten czas upłynąć i musi chyba wyrosnąć, musi, no tak, ale dobrze byłoby tak, żeby wyrosło przynajmniej to jedno pokolenie ludzi już urodzonych, to właśnie teraz już widzimy na Litwie, tak, ludzi już urodzeni w niepodległym kraju, teraz już są no, w wieku dojrzałym, budują ten kraj.
teraz Litwa już może, no szczęśliwie może już od dekady ponad, tak, ten niepodległy byt trwa dłużej niż ten niepodległy byt z okresu międzywojennego. No trochę to jest tak jak z tym Mojżeszem, tak, który krążył po pustyni tak, żeby no, wyrosło to pokolenie, które już nie będzie znać niewoli. I być może coś w tym jest rzeczywiście, że muszą te pokolenia wyrosnąć. I ja obserwuję to, jak patrzę na litewskie społeczeństwo i oczywiście tam jest wiele rzeczy, które mnie niepokoi, jest wiele rzeczy, które mnie irytuje, jest wiele rzeczy, na które patrzę krytycznie, no to jednak ogólnie to budzi jednak moją sympatię, jak ten uznanie, jak ten kraj się zmienia, jak się rozwija, jaki zrobił ogromny postęp w stosunku do tej pozycji startowej, gdzie zaczynał. Ja też no, trochę tam wspominam o tym trudnym początku lat 90. I o tym, że nie było, tu cytuję z naszą wspólną znajomą Katarzynę Korzeniewską, że nie było ciepłej wody w kranie i to nie jest metafora, tylko tej ciepłej wody rzeczywiście, ta ciepła woda rzeczywiście była wyłączana. No a dzisiaj to jest tak jak wcześniej mówiliśmy, tak, kraj dobrze prosperujący, kraj taki kraj na miarę człowieka. Nie wiem, czy to jest dokładnie na pytanie odpowiedzi. Może gdzieś odpłynąłem. No to możemy odpłynąć jeszcze bardziej nawet, bo prosiłam cię o wybór dwóch fragmentów, które chciałbyś zaprezentować na tym spotkaniu. To może to jest moment, żeby właśnie przeczytać ten drugi fragment, na który się zdecydowałeś. Zostawiłam tutaj tobie wolność w wyborze i może też poproszę cię ewentualnie o komentarz do tego, co przeczytasz, a później wejdziemy na prawdziwe pole minowe. Główne uderzenie nastąpiło w nocy z 12 na 13 stycznia, z soboty na niedzielę. Na stronę interweniujących sił radzieckich przeszła duża część funkcjonariuszy wileńskiego OMON-u, dotąd podporządkowanego władzom w Wilnie. Było około godziny 1:30, gdy rozpoczął się szturm na wieżę. Potężna, licząca 326 metrów budowla górowała od 1980 roku nad położoną w zachodniej części miasta dzielnicą mieszkaniową Karolinka, jednym z licznych typowych blokowisk z wielkiej płyty, rozciągających się od centrum aż po najdalsze peryferie Wilna. To tu właśnie mieszkała Loreta Asanawiciuty. Czołgi przełamały barykadę z samochodów i ruszyły w stronę wieży. Z megafonów zaczęto nadawać komunikat Komitetu Ocalenia Narodowego, który ogłosił przejęcie władzy w Republice. Komitet Ocalenia Narodowego to tajemnicza grupa, o której nie wiemy praktycznie nic, poza tym, że jest związany z partią komunistyczną, donosiła w korespondencji dla amerykańskiego radia publicznego NPR reporterka Ann Cooper. Komunikat po litewsku i rosyjsku głosił, że zgromadzeni padli ofiarą manipulacji ze strony rządu Litwy, wzwano ich do rozejścia się i powrotu do domów. Ludzie nie ustępowali, próbowali otoczyć i powstrzymać ciągnące pod wieżę pojazdy. Żołnierze bili ich kolbami karabinów i strzelali ponad ich głowami. Loreta Asanawiciute była jedyną kobietą wśród ofiar. Większość stanowili młodzi ludzie, którzy nie skończyli jeszcze 30 roku życia. Dwaj najmłodsi mieli 17 lat, najstarszy 53 lata. Wszyscy oni byli zwyczajnymi ludźmi, pracownikami umysłowymi, fizycznymi, studentami. Jedni urodzili się w Wilnie, inni pochodzili z małych miasteczek. Marcelius Martinaitis, poeta i działacz niepodległościowego Sayudisu, w pisanym na bieżąco komentarzu nie krył emocji. Z trupa bolszewizmu wypełzły larwy, a czołgi wyjechały produkować dla nich pokarm na ulicach Wilna. Obnażył się prawdziwy sens systemu imperialnego, który był przykrywany hasłami o społecznej równości, wolności i braterstwie, wizjami przyszłości. Oto i obiecana przyszłość. Zaczął się wojskowy terror skierowany nie przeciwko klasom wyzyskiwaczy, ale przeciwko narodowi. To ostatnie stadium imperium, bo nie jednoczy go już żadna ideologia, żadne hasła, pozostaje tylko naga wojskowa siła, jak zwierzę w ostatnich konwulsjach, kąsa boleśnie i na oślep. I znów nasza ziemia przyjęła największą ofiarę, z której wyrośnie wolność. I znów polegli nauczają żywych. To jest fragment dotyczący wydarzeń
dość dobrze chyba znanych, bo też odbywających się w czasach, równolegle trwała operacja Pustynna Burza w Zatoce Perskiej, takiej bardzo daleko posuniętej mediatyzacji, kiedy już można było wydarzenia śledzić wręcz na żywo, tak jak one się działy. Ja tego co prawda nie pamiętam osobiście, ale wiem, że na początku lat 90. ludzie też często sobie montowali takie anteny satelitarne, ale takie samoróbki, takie amatorskie urządzenia do wyłapywania sygnału satelitarnego i dzięki temu można było śledzić na przykład CNN. I te wiadomości z Wilna też docierały tą drogą. Ale mówisz do Polski, o Polsce teraz. O Polsce, tak. Wiadomości z tego czasu były normalnie w telewizji, ja to pamiętam. Tak. No było oczywiście tak, w telewizji polskiej. Było też dużo korespondentów polskich w tamtym czasie i w Wilnie. Więc to było już taka bardzo żywa możliwość bycia z tym, co się tam dzieje, w takim poczuciu bycia bardzo blisko. I jest to nadal wydarzenie, które jakoś jest często przywoływane. No i to jest w zasadzie ostatnie zbrodnicze podrygi Związku Radzieckiego, upadającego imperium, tak jak to Martin Aitis tutaj pisze. I teraz Litwini często się jednak do tego odwołują, też się odwołują w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie. Oczywiście w Ukrainie to jest inna skala, bo to jest pełnoskalowa wojna, ale znowu na przykład są te zdjęcia z początku inwazji w lutym 2022 roku. Tam pojazdy wojskowe rosyjskie wjeżdżały do jednej z ukraińskich miejscowości i tam stawali ludzie, którzy próbowali te pojazdy zatrzymać własnymi ciałami. I te zdjęcia z Ukrainy, one jak to było obserwowane na Litwie, no to było skojarzenie, było oczywiste z tym, co się działo pod wieżą telewizyjną, gdzie w zasadzie to były te same figury, tak? Ludzie bezbronni, stający przeciwko nagiej wojskowej brutalnej sile. Ale też wybrałem ten cytat dlatego, że to jest ten fragment, dlatego, że tutaj jest ten cytat z Martina Aitisa i jest to sformułowanie o umarłych, którzy nauczają żywych. I to wydaje mi się, że jest coś też bardzo mocno zapisanego w współczesnej litewskiej kulturze i litewskim społeczeństwie. Poczynając od tego oczywiście, że no każdy Litwin tak powinien znać słowa swojego hymnu, a no tym bardziej, że ten na przykład jest hymn wykonywany przed meczem koszykówki i za każdym razem Litwini śpiewają niech z przeszłości czerpią siłę twoi synowie. Tak? Czyli to jest jakoś, wydaje mi się, być jakoś wdrukowane w świadomość tego, czym jest przeszłość i że ta przeszłość może być jakimś źródłem albo siły, albo jakąś nauką na przyszłość, może też jakichś błędów, nie tylko poczucia dumy narodowej, ale też jakichś błędów unikać. No, na mnie zawsze robiło wielkie wrażenie i byłam tym poruszona, jak na przykład podczas obchodów świąt narodowych, czy to 16 lutego, czy marcowych obchodów odzyskania niepodległości. Ludzie wychodzą na ulicę i po prostu śpiewają patriotyczne pieśni. Mam wrażenie, że jest to, nie wiem, bardziej naturalne w przestrzeni publicznej na Litwie niż w Polsce. Nie wiem, znowu jestem bezradny, bo nie wiem, z czego wynika ta różnica, ale no,
I my, i Litwini obchodzimy święta narodowe w takim czasie raczej mrocznym i depresyjnym. Mamy święto w listopadzie, Litwini w lutym i marcu, mało światła słonecznego, a mimo to te obchody na Litwie są jakieś takie bardziej, wydają się być bardziej promienne przez to między innymi, że oni palą ogniska. I to w ogóle jest takie, jak się tam przyjeżdża i patrzy się na te uroczystości, na te obchody, to... Szukam właściwego słowa, no ale to jest coś niezwykłego. Tak, no, w środku miasta ustawione, na głównej ulicy ustawione ogniska i tam ludzie, no, chyba nie przymuszani przez nikogo, oni się wokół tych ognisk zbierają i śpiewają pieśni patriotyczne, ludowe. Tak. Niektórzy są nawet w strojach ludowych. No, nie sądzę, żeby to były... takie, no, żeby oni tam szli, bo zostali do tego zmuszeni. No jest to jakaś taka kojąca serce spontaniczność. Tak, zgadzam się. Obiecałam, że poruszymy teraz temat trudny, tak jakbyśmy do tej pory poruszali łatwe tematy. Zaczęliśmy mówić o relacjach Litwy z sąsiadami i trochę opowiedziałeś o Białorusi. No to teraz kwestia relacji polsko-litewskich. Prosiłeś mnie o trudne pytania, więc to będzie właśnie to pytanie trudne, ponieważ zadam je bez ceregieli i mam nadzieję, że odpowiesz szeroko uzasadniając swoją odpowiedź. Bardzo podobnego pokroju będzie to pytanie. To pytanie przewrotne i podstępne. Czy Litwini lubią Polaków i dlaczego nie? To ja powiem z własnego doświadczenia, że jak gdzieś brałem udział w jakichś tam dyskusjach publicznie i wypowiadałem się na temat Litwy, to często podchodzili do mnie tacy właśnie nie fachowcy, tylko ludzie tak jakoś zainteresowani tematem i pytali, proszę pana, dlaczego oni nas tak nie lubią? Mhm. To jest takie, jak się zaczyna myśleć o Litwie, jakby się na zasadzie takiego trochę odruchu bezwarunkowego, że od razu się pojawia ta myśl, że Litwa, to tam, gdzie nie lubią Polaków. Mhm. I że to jest jakieś takie naturalne. To znowu wracamy do tego, że co ja mówiłem na początku, do tego, że tak... że przypisuje tak narodom jakieś cechy, tak, że oni tak mają. Litwini tak mają, że oni nie lubią Polaków. Ja się osobiście przez te kilkanaście lat, jak się jeździłem na Litwę, spotykałem się z Litwinami, rozmawiałem z Litwinami, to nie spotkałem się chyba ani razu z takim, z jakimś takim wyrazem dezaprobaty, niechęci wobec mnie, dlatego że jestem Polakiem. Jeżeli tam miałem, no oczywiście z różnymi ludźmi się spotykałem, różnego rodzaju to były spotkania, to bardziej wynik, jeśli tam, nie wiem, ktoś, jeżeli ja się spotkałem z jakimś rodzajem, nie wiem, antypatii czy niechęci, to raczej to wynikało z jakichś tam osobowych, osobistych, tam, czy charakterologicznych kwestii, a nie dlatego, że ja jestem Polakiem, czy że ja mówię po polsku. Ja rozumiem, że jak przyjeżdżają Polacy do Wilna i w taki sposób zorganizowany, no bardzo głośno mówią po polsku, to na niektórych Litwinach to może robić złe wrażenie. Znaczy rozumiem, z czego to się bierze, tak? Poniekąd. No, było sporo... Sporo się działo w tej naszej historii, było wydarzeń, które mogły takie zasiać ziarno niezgody po obu stronach, bo ja tutaj nie chciałbym ani jednych, ani drugich rozgrzeszać. Więc no, duża zorganizowana grupa Polaków, która właśnie gdzieś tam jest, nie wiem, na Starym Mieście i głośno rozmawiają po polsku, to na kogoś to może na kimś może to zrobić jakieś takie złe wrażenie. Nie wiem, może mu się mogą przypomnieć jakieś wydarzenia właśnie z przeszłości. Ale no, mamy rok 2024, 5 niedługo, no, trzeba iść do przodu i jednak wyjąć głowę.
głowę z takiego myślenia antagonistycznego. No jesteśmy, no mamy jednak inne wyzwania teraz. Jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, nie wiem, politycznej, społecznej. Już te nasze państwa narodowe mamy już zbudowane, ugruntowane. Litwini mają stolicę w Wilnie, więc już nie muszą się, nie muszą jej odwojowywać, odzyskiwać, wyzwalać. Możemy jeździć do siebie bez problemów, znaczy z problemami, no bo to zabiera jednak 7 czy tam ileś godzin w pociągu czy w autobusie, no ale nie ma kontroli granicznych, więc jak ktoś ma potrzeby, żeby zobaczyć Wilno, jak Polak ma potrzeby, żeby zobaczyć Wilno, to po prostu jedzie tak i nie musi się nastawiać na to, że tam będzie się, że będzie się spotykał z niechęcią. Ja mam wrażenie, że jak ktoś sobie tak założy, że jego tam nie lubią i że on się spotka z niechęcią, no to on rzeczywiście, on to wtedy on rzeczywiście się spotka z niechęcią. No ale jak się jedzie z czystą kartą, no to... to nie, znaczy, zależy oczywiście, na kogo się trafi, no ale raczej się chyba trafia na takich, no, na normalnych ludzi. To ja to skonkluduję twierdzeniem, że Polacy lubią Litwinów, co pokazuje wiele sondaży. Gdzieś tam na liście narodów, do których czujemy sympatię, Litwini plasują się bardzo, bardzo wysoko i przyjmujemy Litwinów serdecznie jako sąsiadów, jako członków rodziny, no jako też turystów. Chcesz coś dodać? Tak, tak, że od jakiegoś czasu zdarza mi się śledzić komentarze na temat, na takie tematy turystyczne i czytam tam i po prostu serce mi rośnie, jak Litwini w samych superlatywach, Litwini i Litwinki wyrażają się w samych superlatywach o tym, co Polska ma do zaoferowania jako właśnie kraj, jako, za przeproszeniem, destynacja turystyczna, że to są wspaniałe plaże, góry, świetna obsługa turystyczna, gastronomiczna, świetna oferta i tanio, i jeszcze za dobrą cenę w stosunku do jakości. A ludzie? Litwini chwalą sobie obsługę, tak, tą turystyczną, więc no to już świadczy o tym, że tak, ci Polacy to nie są jacyś litwinożercy. Jak potrafimy dogadać, przynajmniej w sprawach takich. No to... Chciałabym zakończyć spotkanie, przywołując słowa Tadeusza Konwickiego w jednym z ostatnich, znaczy z wywiadów, których udzielił w ostatniej dekadzie swojego życia, powiedział, że życzyłby sobie, żebyśmy mimo różnych animozji starali się widzieć w sobie przyjaciół, a nie wrogów, oraz by nasze kultury wzajemnie się ubogacały. Myślę, że w takim gronie, jak to wszystkim nam zależy, żeby nasze kultury wzajemnie się ubogacały, w pograniczu, czy też w warsztatach kultury, które reprezentuje i którym szefuje siedząca tutaj na sali Ola Zinczuk. Na pewno przyjmujemy kulturę litewską z ciekawością i serdecznością. I myślę, Dominiku, że twoja książka też będzie takim pomostem służącym dobremu dialogowi. No, ale żeby nie kończyć tak nierealistycznie, optymistycznie, i tak słodko, rzucam teraz autora w ogień państwa bezlitosnych pytań. Przyznam się, że książki jeszcze nie czytałem, bo książka jest całkiem świeża, ale mam takie pytanie. Czy miał pan w ręku taką książkę, którą wydała Fundacja Borussia bodajże w 1994 czy 1995 roku, tematy polskie i tematy litewskie? 10 tematów tych samych i spojrzenia historyków, kulturoznawców polskich i litewskich. I ten sam temat, to o czym pan mówił również, czyli to, co stało się w Litwie, no, na przykład z Żydami, to, co stało się z Polakami. I jak gdyby spojrzenia teoretycznie powinno być to lustro, a te tematy się zupełnie rozwinęły. Nie wiem, czy pan miał książkę tę w rękach. Najkrócej odpowiem, tak, miałem. Słucham?
W sensie, czy pan uważa, że w dalszym ciągu jest aktualne, że to spojrzenie historyków, kulturoznawców i polskich litewskich jest dalej tak samo różne? No, zależy, czego to miałoby dotyczyć. Ono w pewnych kwestiach jest różne i będzie różne. Na przykład jeśli rozmawiamy, nie wiem, o zajęciu Wilna przez Żeligowskiego w 1920 roku, no to wydaje mi się, że to będzie różnie postrzegane i to jest chyba oczywiste, że to będzie różnie postrzegane. I tutaj, ale też to nie oznacza, że na ten temat nie rozmawiamy, bo rozmawiamy. To znaczy historycy litewscy, polscy. Myślę, że teraz współpraca, ja patrzę na to trochę z boku, bo w tych może bardzo w tych pracach nie uczestniczę, bo ja jednak jestem no, człowiekiem, nie akademikiem, więc trochę patrzę na to jako człowiek z zewnątrz, ale dość dobrze znam to środowisko i widzę po prostu, można by powiedzieć, kwitnącą współpracę polsko-litewską w sferze badania historii. I na przykład, co się może, nie wiem, ktoś tutaj może być zaskoczony, ale IPN-y, tak? Czyli Instytut Pamięci Narodowej, historycy z Instytutu Pamięci Narodowej i historycy z Litewskiego Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu, oni ze sobą współpracują na przykład w kwestii badania terroru stalinowskiego, terroru sowieckiego wobec podziemia i litewskiego, i polskiego. Więc są tematy, gdzie jest bardzo, gdzie ta współpraca bardzo dobrze się rozwija. Są tematy trudne, oczywiście, nie wiem, no na przykład jest temat Ponar, ale no nikt na Litwie nie zaprzecza temu, że zbrodnia w Ponarach miała miejsce. No ja nie mówię o marginałach, tak, ale nie spotka się nikogo trzeźwo myślącego, poważnego, kto by powiedział, że zbrodnia w Ponarach nie miała miejsca, że, nie, że tam oprócz Żydów nie mordowano również Polaków. To jest przedmiotem badań, jest przedmiotem dyskusji. Przede wszystkim ważne jest to, że nie jesteśmy ani w tej, ani w innych kwestiach nie jesteśmy do siebie odwróceni plecami. To znaczy jest prowadzona rozmowa i nawet jeśli pojawiają się tematy trudne, to nie ma jakiegoś trzaskania drzwiami, spisywania jakichś oświadczeń, jakichś wojen na oświadczenia, na jakieś listy, że nie będziemy już ze sobą współpracować, bo to nas obraża. Wręcz przeciwnie. Są wspólnie wydawane publikacje, wydawnictwa, konferencje. No teraz na przykład była 30. rocznica traktatu polsko-litewskiego, został zawarty mniej więcej to właśnie ten czas, kiedy wyszła ta publikacja Borusii. I była z tej okazji była wspólna polsko-litewska konferencja i rozmawiano na tej konferencji, rozmawiano i o zamierzchłej przeszłości, ale rozmawiano też i o wyzwaniach całkiem współczesnych. Nie wiem, czy odpowiedziałem wystarczająco, wyczerpująco. Chciałam zapytać, pana książka bardzo antylitewska. Czemu pan nie lubi tak Litwinów i Litwy? Nie wiem skąd pomysł, że ja mogę nie lubić kogokolwiek. Jestem człowiekiem, który ma bardzo dobre serce i do wszystkich wychodzi z tym sercem na dłoni. Ja przede wszystkim staram się nie uprzedzać podchodząc do jakichś społeczności narodów. Właśnie nie zakładać tego, że te narody, społeczności, że one są jakieś. Bo no, też trzeba patrzeć na ludzi indywidualnie. Mówi się o tym, że coś takiego jak charakter narodowy, pewnie jest w tym jakieś ziarno prawdy, ale jednak no, naród to jest zbiorowość różnych indywidualności. Są na Litwie spotkałem się z osobami, o których mogę powiedzieć, że ich nie lubię, ale to jest naprawdę garstka. Spotykałem się na Litwie i właśnie też pracując trochę nad tą książką,
czasami się spotykałem z czymś, co mógłbym nazwać taką podejrzliwością, takim trochę dystansem, że miałem problemy z tym, żeby przekonać kogoś na przykład do tego, do rozmowy na jakiś temat. Ale to w pewnym sensie ja to rozumiem, tak, że no, bo ja chciałem rozmawiać na tematy może niekoniecznie dla kogoś przyjemne. Może ktoś patrzył, że ja jestem, nie wiem, no nie wiedział za dużo o mnie, ja się nie potrafiłem odpowiednio zaprezentować, no to nie wiedział w jakiej formie potem te jego wypowiedzi zostaną wykorzystane. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi po tym, jak przeczyta, znajdzie tam cytaty z samego siebie, to nikt się nie obrazi. Na pewno ktoś się obrazi. No cóż powiedzieć, no, trzeba żyć dalej. Ale powiem, jak na zarzut, że ta książka jest antylitewska, to ja mogę odpowiedzieć w ten sposób, że trochę podpatruję komentarze na Facebooku pod postem, pod wpisem wydawnictwa reklamującym książkę, to tam już zobaczyłem wpisy polskich użytkowników, że ta książka jest antypolska. Bo ci, którzy jej jeszcze nie czytali, już wiedzą o tym, że na pewno w niej nie ma ani słowa o ponarach. Dobra. Z tej strony mam mikrofon. To nie wiem. Dziękuję. Jak to znaczy, przypomina mi ten spór trochę historię z filmem litewskim. Był film taki litewski ostatnio. По литовски то називає екскурсанти, ну, то значить туристка, о дівчинці 10-літній, яка утекла з вагону везенцего Литвину до Сибелії і з помоцем певних росін предосталася до Литви. Ну і внимання о тим фільмі були двоякі, що фільм є дуже антиросійський, i że film jest bardzo antylitewski. Scenarzysta tego filmu, niestety już zmarły mój przyjaciel Planas Morkos, powiedział, jeżeli tak mówią, że jest jednocześnie antyrosyjski, antylitewski, to z filmu jest wszystko w porządku. No i moim zdaniem z pana książkę przejrzałem tylko na bieżąco, bardzo szybko, ale chciałbym panu tej książki pogratulować. Jest bardzo pożyteczna, bardzo potrzebna i na pewno setki, jeżeli nie tysiące Polaków, zrozumieją Litwę lepiej po tej książce. No niestety język litewski to jest no, piękny i tak dalej, język piękny, archaiczny, bogaty i tak dalej, i tak dalej. Ale nieszczęśliwy, bo absolutnie niezrozumiały dla kogoś, kto urodził się poza Litwą. I dlatego źródła litewskie są w zasadzie prawie niedostępne. Dla pana są dostępne i pan robi dostęp do tych źródeł w swojej książce i to jest bardzo, bardzo pożyteczne i bardzo potrzebne. Jestem pewny, że dużo Polaków zrozumieją w końcu z tej książki, kto to był Basanavičius na przykład. Co zrobił? Dlaczego jedna z największych ulic Wilna nazywa się ulica Basanavičiusa? Proszę? To Basanavičius wymyślił Litwę? Litwinu wymyślił Basanavičius. Ja nie zrozumiałem, przepraszam. Basanavičius już głową Lietuvių spakał ta knika. Basanavičius, no w pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. Nie tylko Basanavičius. No nie tylko. Kudelka także, Daukantas także. W końcu dużo Polaków też, w tym Mickiewicz, też wymyślili Litwinów. No jedną sprawę, chciałbym powiedzieć, że jedną sprawę, która jest dla mnie trochę osobista.
Pisze tam pan o tym Muzeum Węclowów. I pisze, że zabierałem często głos w tej sprawie. No to nie jest zupełnie tak. Zabrałem jeden, jedyny raz głos w tej sprawie i powiedziałem jeden, jedyny raz, że zawieszam w tej sprawie sąd. I moim zdaniem to jest jedyne wyjście z punktu widzenia etyki rodzinnej, a także etyki politycznej. To znaczy po prostu nie można inaczej. No, jeżeli będzie jakieś drugie wydanie pana książki, może pan proszę mieć to na uwadze. No, dziękuję bardzo jeszcze raz. Ja tylko mogę w tej sytuacji ogromnie podziękować za te słowa i jeszcze tak dodając to, może właśnie też ta książka posłuży trochę jako taki, może też trochę taki przewodnik bibliograficzny, że dzięki temu, że ja tam się odwołuję do różnych innych autorów, którzy jak mi się wydaje są mądrzejsi ode mnie, wiedzą pewne rzeczy lepiej i przenikliwiej patrzą na pewne sprawy, to też czytelnicy będą za tym śladem może jakoś podążą, bo też jest bardzo dużo literatury, coraz więcej literatury na temat Litwy, która jest dostępna w języku polskim, ale też w innych językach znanych Polakom, nie tylko po litewsku, ale też po angielsku. Więc no, jeśli ktoś będzie chciał poszerzyć swoją wiedzę, to może jakoś ta książka w tym pomóc, ale też jeśli ktoś właśnie trafi na coś takiego, z czym się nie zgadza, to może też być może też znajdzie w tej książce coś, żeby tę swoją wiedzę pogłębić też w jakiś sposób. Nie wiem, może jakoś się też skonfrontować, czy skonfrontować treść tej książki z treścią innych źródeł. Dobrze, teraz dla odmiany pytanie z tej strony. Zanim zadam pytanie, chciałbym zaznaczyć, że wszyscy obecni na tym spotkaniu Polacy są wyjątkiem od generalizacji, którą mam zamiar zastosować. Natomiast gdyby spytać przeciętnego Polaka, żeby wymienił państwa sąsiadujące z Polską, Litwa zazwyczaj, jeśli w ogóle się pojawi, znajdzie się gdzieś na szarym końcu tej listy. Moja ukochana, albo nasza ukochana filologia bałtycka jest jednym z najrzadziej wybieranych kierunków na Uniwersytecie Warszawskim. Skąd ta słaba pozycja Litwy w świadomości Polaków i czy to jest tylko kwestia Lietuvio kalba, Sunkie kalba? No to jest w jakimś sensie przekleństwo małego narodu z trudnym językiem. Nie, chociaż Węgrzy też mają trudny język, też niepodobny do niczego i w ogóle to już w ogóle nie ma. Jeżeli litewski jest przynajmniej podobny do łotewskiego, to węgierski jest naprawdę niepodobny do niczego. No a jednak jakoś tam Węgrom się udaje przebić, chociaż teraz są różne inne okoliczności polityczne, które trochę rzutują na stosunek do Węgrów czy na ocenę Węgrów, ale może nie będę jakoś bardzo głęboko w to wchodził. No ale na pewno mają, jakąś tam mają taką rozpoznawalną w miarę markę w Europie też, ale też właśnie w polskim społeczeństwie są pozytywnie kojarzeni. No a w przypadku Litwy, no nie wiem co jeszcze musiałoby się tutaj zadzieć, żeby to się jakoś zmieniło. Poznajemy się nawzajem, tak? Jeździmy do siebie, więc to nie ma już tego, tak jak przed wojną mówiono, że wyrósł w związku z tym, że nie było relacji dyplomatycznych, że między Litwą a Polską wyrósł mur chiński. Jest bezpośrednie sąsiedztwo, co prawda ten odcinek granicy jest bardzo krótki, no ale możemy się nawzajem odwiedzać. Mamy teraz nowe możliwości, nowe technologie, że nawet
nie odwiedzając się regularnie, możemy śledzić, co się dzieje, Polacy mogą śledzić, co się dzieje na Litwie. No i też jest mnóstwo źródeł i anglojęzycznych na przykład na temat Litwy, więc ta trudność w postaci trudnego języka też można jakoś tam przezwyciężyć. Ja nie chcę tutaj jakoś szukać winnych, czy Litwini się za słabo promują w Polsce, nie, bo nie wydaje mi się. No jest, na przykład jest teraz, mamy sezon na Litwę w kulturze, jakiego chyba nie było od bardzo dawna, bo mamy mnóstwo, no w skali jednak niewielkiego kraju, mamy mnóstwo litewskiej literatury, która jest tłumaczona na polski. Mamy, nie wiem, będzie teraz festiwal Malta i na tym festiwalu Malta będzie opera Saule ir Jura, która została nagrodzona kilka lat temu na Biennale w Wenecji. Litewska opera. Nie wiem, czy mogę robić tutaj reklamę, ale na stronie jednego z dystrybutorów filmowych można obejrzeć nagradzany też bardzo w Sundance między innymi film. Powoli. Maria Kaftaradze, tak. W reżyserii Marii Kaftaradze. Więc jeżeli ktoś jest... Nawet nie to, że śledzimy litewską kulturę, tylko po prostu ciekawe zjawiska kultury po prostu. Nie, że tylko litewskiej, ale kultury po prostu. Bo możemy obejrzeć dobry film, albo możemy przeczytać dobrą książkę, a nie, że czytamy dobrą litewską książkę. Litewska ona jest przy okazji. Czy pan się nauczył litewskiego? Tak, na amen, na zicher to jeszcze nie. Ale robię co mogę. Tak. To czy dla pana najważniejszy autorytet jest Torejkis, Putinajdzie, osoby, które są trochę kontrowersyjnie przyjmowane na Litwie albo nawet no jakoś tak trochę na marginesie są, nie same najważniejsze osoby. A pan cytuje w swojej książce. No, ja wiem, że to akurat te osoby się dość często u mnie pojawiają, ale no, starałem się to też zrównoważyć, pokazywać też tam inne punkty widzenia, inne poglądy. Też jest, no, nie każdy chciał rozmawiać. To jest też jeden z powodów może, dla których inne środowiska nie są tutaj tak często reprezentowane. Ale jeżeli nie miałem głosu bezpośredniego rozmówcy, no to też starałem się odwoływać do jakichś tekstów i takich postaci jak, nie wiem, Rubavičius, tak? Nie jest akurat z tymi kręgami kojarzony, tylko zupełnie innymi, no ale na przykład też no, cytuję tutaj w dosyć teraz prominentnego polityka, obecnego ministra obrony, nie będę może wspominał nazwiska, ale który no, nie jest kojarzony z tymi kręgami, co Telejkis i Putinajte. To jest... Powiedzmy, że tutaj mowa o historykach mających dosyć konserwatywne poglądy, tak żeby było też jasne dla wszystkich państwa. Ale na przykład ja jako Litwinka to nie poczułam tej Litwy po litewsku. Po lekturze już. Lektury tylko przyjrzałam, ale z tego co było mówione, co ja usłyszałam, to ja tego nie poczułam. A dla mnie, ponieważ nie jestem wielką specjalistką z tej dziedziny, dla mnie ważna jest właśnie też ta intuicja, zwykłość. Nawet ten początkowy cytat o wężu, to on dla mnie, to są dwie rzeczy rozbieżne, bo wąż jakby symbol wzięty od Adama i Ewy, natomiast Litwini czczą nie węża, tylko zaskrońca. Nie rozumiemy się.
Czy Zaskroniec nie jest wężem? Zwartisem jest Bogiem. W ogóle inne czucie. Wąsam się, ponieważ też z czym się... prawda? Nie, ale ja nie z etnograficznego punktu widzenia, tylko z biologicznego, zoologicznego, bo Zaskroniec chyba jest wężem, ale ja nie jestem tutaj fachowcem, a więc w to nie będę wchodził. Ja powiem tylko, że to jest oczywiście ten obraz, który jest w tej książce, aczkolwiek ja się starałem tę swoją obecność tam minimalizować, no to ten obraz jest skażony mną, tak? No to jest to, jak ja to widzę i to no właśnie chodziło o to, żeby to nie była Litwa przez polskie okulary, przez okulary polsko-litewskiej historii, polsko-litewskich stosunków wyłącznie. Tego trochę tam jest, ale cel był inny. No, myślę, że może przyczyna jest taka, że no każdy z nas może ma jakąś własną Litwę i może moja Litwa jest trochę inna, będzie inna od pani Litwy, ale bardzo się cieszę, że pani o tym mówi i możemy gdzieś się spotkać po drodze. Przykro mi, że tego pani tam jeszcze nie znalazła, ale może jak gdzieś bliżej końca, może tej Litwy po litewsku będzie trochę więcej. A przepraszam, jeśli by pan pisał o Polsce, no mamy taką splecioną historię, więc kto by wymyślił Polaków i kiedy? Nową książką. Jak pan sobie? No, Litwinów wymyślił, podajmy sobie, Mickiewicz, Wasanawicz, Zdałpan, i tak dalej, 19 wiek. Rej. A kto wymyślił Polaków i w którym wieku? Bazując na przykład z świadectwach o chłopach idących do wojska w 1920 roku, trzeba byłoby powiedzieć, że Polaków wymyślił Wincenty Litos. Jest głos polemiczny. Czy mogłabym? Chciałabym może ja teraz, nie wiem czy na ile, zadać pytanie, co może tak tutaj, też przybyłam tutaj na to spotkanie jeszcze nie czytając pana książki, zdecydowanie ją przeczytam. Natomiast na podstawie tutaj tej rozmowy i jakichś takich swoich własnych doświadczeń. Pan tutaj bardzo fajnie mówił i cieszy mnie serce, że spotyka się pan z bardzo dużą ilością ciepła na Litwie. Tyle miłych słów o tym, jakie słowa też Litwini mówią tutaj o nas, o Polakach. Ale też mogę w tym momencie powiedzieć właśnie o nas jako Litwinach. Akurat teraz się składa, że 25 lat temu stąd wyjechałam. Bardzo dużo podróżuję w różnych miejscach i niestety ja spotykam się z tą drugą stroną Polaków w stosunku do Litwinów. Niekoniecznie ujawniając się, że jestem w połowie Litwinką, ludzie potrafią po prostu... Taką miałam piękną historię, kiedy jechałam właśnie stąd pociągiem. Siedział koło mnie taki pan, nie wiem, po 50. Wspaniale nam się rozmawiało. Rozmawialiśmy przez 3 godziny non-stop. I w pewnym momencie, on oczywiście nie wiedział skąd jadę, dokąd, kim jestem, ale po prostu zaczął wyklinać Litwinów. Tak po prostu do mnie. Nie wiedział, że jestem w połowie Litwinką. I kiedy się o tym dowiedział, przez kolejne 3 godziny nie powiedział ani słowa. Pociąg był przeładowany, więc nie miał gdzie się przesiąść. Wiele takich historii bym mogła powiedzieć. W niektórych ktoś wiedział, że jestem Litwinką, w niektórych nie. I tutaj też co słyszę od państwa, tutaj nie wiem, kto, nie znam tutaj niestety też przez
po prostu kto coś mówi o to, ale myślę, że sercem czuję po prostu taki żal od osób, które czy są Litwinami, czy mają jakieś korzenie, że nie powstają książki, które przybliżałyby nas jako kraje do siebie, tylko na przykład ta książka dla inteligentnej osoby będzie jakąś bibliografią do poszukiwania wiedzy i tak dalej. Natomiast z czym ja się spotykam? To cały czas z pytaniami, dlaczego Litwini nie lubią tak Polaków? I całą masę innych haseł i słów, które ludzie, właśnie kiedy, ponieważ mnie ten temat interesuje całe moje życie, więc ja również na początkach internetu czytałam rzeczy i jakie informacje były możliwe dla przeczytania po polsku o Litwie przez kontrowersyjne strony ze strony na Litwie prowadzone przez pewne ugrupowania polityczne, które miały na celu nas skłócać. Więc może tak tutaj zaznaczę, że chciałabym widzieć literaturę, spotkania, warsztaty, projekty, w których możemy siebie łączyć bliżej, bo tego brakuje i to nie idzie gdzieś tam dalej w Polskę. To jest coś, co po prostu boli, bo mamy projekty dotyczące przeróżnych, różnych innych krajów, a dotyczące łączenia nas z Litwą, jakby były, to by na nich pewnie była. No niestety. Więc to takie, no wiadomo, pan napisał książkę taką, jak pan chciał, no bo to jest oczywiście normalna rzecz i ja to absolutnie rozumiem. Tylko po prostu tak zaznaczam, że stąd też jest tutaj gdzieś ten ból. I tak jak pan powiedział, że pewne rzeczy są niezakopane, prawda? Jeżeli mamy pewne rzeczy gdzieś tam, jakąś tam zadrę, jakiś tam smutek. I wie pan, jakby rozumiem też ludzi tutaj Litwinów, którzy tu mieszkają, oni mają zadrę i smutek za to, co tu się wydarzyło. Pewne rzeczy nikt nie napisał o nich, które się wydarzyły, a wydarzyły się i bardzo ludzie byli krzywdzeni. Sytuacja na cmentarzu koło Sejn, prawda, gdzie później była postawiona tabliczka, że gdzieś tam, kiedyś tam, ileś tam wcześniej Litwini również skrzywdzili Polaków. No tak się po prostu nie robi. O tym nikt nie mówi, o tym nikt nie pisze. Ale też bym powiedziała, że wie pan, teraz idę przez Sejny i mogę mówić po litewsku, ale kiedyś to mi pluto w twarz. Więc taka jest niestety smutna prawda przeszłości. Ja powiem tak, że to nie są sprawy, które mi są zupełnie obce, bo trochę też na ten temat rozmawiałem i tutaj z przedstawicielami społeczności litewskiej. Rozmawiałem swego czasu z panem Sigitasem Biergielisem, rozmawiałem z panem dyrektorem Wojciechowskim. Ale ja bym, tak oczywiście bym też może kiedyś napisał jakiś dłuższy tekst na ten temat, tylko tego nie da się zrobić po, nie wiem, wakacyjnym, trzydniowym wypadzie na Suwalszczyznę. Tylko z poczucia też odpowiedzialności przed czytelnikami, ale też przed bohaterami takiej historii, no to trzeba byłoby tutaj w te tematy bardzo głęboko wniknąć i bardzo wnikliwie się im przyjrzeć. Ja nie piszę o tym, dlatego że ja nad tym, przepraszam, ale tutaj wsiada bateria. Ja nie piszę o tym nie dlatego, że to uważam, że to jest nieinteresujące, to jest nieważne, nieistotne. Tylko nie piszę o tym, dlatego że nad tym dłużej nie pracowałem, a też no, siłą rzeczy musiałem te listy tematów, którymi się zajmuję, w tym siłą rzeczy musiałem skracać, bo wyszłaby z tego, gdybym się rzeczywiście zajął wszystkimi tematami, które mnie jakoś interesują wokół Litwy, no to wyszłaby z tego potężna encyklopedia, której raczej by nikt już wtedy nie przeczytał. Ale to, co pani mówi, jest oczywiście ważne i jak najbardziej to są tematy, które zasługują na to, żeby się znaleźć w uwadze mediów, w uwadze autorów literatury faktu, czy w jakichś materiałach bardziej interwencyjnych, czy bardziej refleksyjnych. Tak, no jest teraz, ogólnie jest
jest tendencja zauważalna jest taki zwrot ku historii lokalnej, ku lokalnym społecznościom, żeby te lokalne społeczności jakoś wyrażały swoje też to, co je boli. Na przykład wiem, że tutaj było spotkanie jakiś czas temu z Anetą Prymaką, autorką książki o polskich Białorusinach. I tam też ta książka powstała jednak z takiej potrzeby wyrażenia jakiegoś swojego bólu. I ja takim inicjatywom kibicuję. Ja książkę Anety przeczytałem z dużym przejęciem, bo ona też w jakimś stopniu dotyka ziem mi osobiście, rodzinnie bliskich. Tam jest wspominane bardzo często nazwa miejscowości, z której pochodziła moja babcia. Więc wiem, że jest też tendencja taka, żeby o tych historiach opowiadać. I to, że tutaj Litwini mają swój ból, to oczywiście mają prawo, żeby o nim opowiedzieć i mają całkiem słuszne ich to oczekiwanie, żeby ktoś ich usłyszał i żeby ktoś ich wysłuchał. Ale może też właśnie może też byłoby dobrze, żeby ten głos wyszedł z samego tego środowiska, że właśnie nie wyglądało tak, że to przyjeżdżają mądrzy ludzie z Warszawy i naświetlają, tylko może też to, że samo to środowisko ten głos zabiera. Nie wiem, to ja tutaj mogę tylko jakąś taką refleksją odpowiedzieć, a nie konkretnym rozwiązaniem. Dlatego też ode mnie to jest tylko taka refleksja też na tą stronę, że jeżeli ktoś będzie potrafił tą książkę odebrać, bo tak jak mówię, nie znam jej jeszcze, mam nadzieję, że nie będzie ona tylko po prostu pożywką dla osób, którzy szukają, żeby nas dzielić. I tak niestety często się dzieje. Dziękuję. Ja chciałam tylko może... Ja czytałam tę książkę i chciałabym podkreślić, jak kilka osób w tej sali, myślę. Tu jeszcze będzie następny głos. Trzeba podkreślić pewną rzecz, która nie wiem, czy do końca wybrzmiała na tym spotkaniu. To nie jest monografia. To nie jest książka, której autor próbuje stwierdzić, pokażę wam całościową wizję relacji polsko-litewskich. Dominik skupił się w tej książce na kilkunastu wątkach, które w Polsce często bywają nazwijmy to z historii ogólnej Litwy, tak? Litwy jako państwa sąsiadującego z Polską, a nie niekoniecznie Litwy jako Litwy Litwinów mieszkających w Polsce. Bo i tu ten argument, że żeby coś opisać, trzeba to solidnie zbadać, bardzo do mnie przemawia, bo ja uważam, że to jest słuszne. Więc uważam, że dobrze, że nie zabrał głosu w tej sprawie przed badaniem. Więc tak, w tej książce mamy do czynienia nie tylko z tymi tematami, o których mówiono już dzisiaj na spotkaniu, ale jest tam też kilka innych wątków, między innymi przedstawienie różnych postaci historii Litwy, współczesności Litwy od ludzkiej strony. I w tym sensie ja widzę ten wysiłek Dominika włożony w stworzenie tej książki nie jako stanie się adwokatem którejś strony, tylko jako tłumaczenie Polakom Litwinów. Ale to nie znaczy, że Dominik nagle przemówi litewskim głosem, bo to nie jest możliwe. To jest opowieść człowieka, który po to, żeby lepiej zrozumieć sąsiadów, uczy się ich języka i to, co zrozumiał, próbuje przedstawić w tym swoim języku wyjściowym. I jeżeli tak spojrzymy na tę książkę, to zobaczymy, że ona jest zupełnie unikatowa w tym momencie na polskim rynku, bo to nie jest, jeszcze raz podkreślam, to nie jest dzieło historyczne. To nie jest dzieło politologiczne, naukowe. To jest opowieść, notabene świetnie napisana. Nie wiem, czy to państwo mieli już próbkę tego stylu, ale ona jest bardzo dobrze napisana, dobrze się czyta po prostu. Mam nadzieję, że i pani poczuje przyjemność z lektury. Nie. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że to jest bardzo naturalne. Kiedy słyszymy, że ktoś o nas opowiada i nie wiemy, nie znamy jeszcze dokładnie tej opowieści, a niesiemy w sobie
różne historie związane z tym tematem. Ja wiem, ja nie odnoszę się do pani teraz osobiście, tylko chodzi mi o pewną postawę. To wtedy bardzo łatwo się też, żeby nie powiedzieć tego za... Mamy czasami skłonność do tego, żeby wyciągnąć z tej opowieści pewne fragmenty. A fragment wyjęty z kontekstu może nas sprowadzić na fałszywy trop. Może w ten sposób. Znaczy, nie będę już dłużej mówić. Ja po prostu chciałabym, żebyśmy wszyscy przeczytali tę książkę i wtedy nasza dyskusja będzie wyglądała trochę inaczej. Ale bardzo się cieszę, że wybrzmiewają te tony, bo ja sobie w tej książce też bym życzyła więcej tematów. Ale myślę, że ona jest bardzo dobra jako takie pogłębione wprowadzenie do Litwy współczesnej. I oddaję mi... Ja tylko powiem, że jak poszła surówka do wydawnictwa, to tam było więcej. Ale poszły nożyczki potem w ruch. Ale ja muszę powiedzieć tutaj, że mnie bardzo cieszy, że są też te głosy krytyczne i uwagi, co jest w tej książce nie tak, czy czego w tej książce zabrakło, no bo to też dla mnie jest jakaś taka lekcja i też odtrutka na takie popadnięcie jakieś w taki samozachwyt, który chyba czasami się udziela autorom świeżo po wydaniu, że no już odnaleźli tego Graala i tą swoje opus magnum stworzyli i teraz przedstawiają je. Tak, bierzcie i czytajcie i napawajcie się tą wiedzą, którą ja zebrałem. To jest jakaś wiedza tajemna i teraz wy możecie do niej też dostąpić. To bardzo się cieszę, że są też głosy krytyczne, no bo to jest, to chyba na tym jednak każdemu autorowi powinno zależeć, bo to znaczy, że jak są głosy krytyczne, to znaczy, że ktoś to uważnie przeczytał. Mogę jeszcze na chwileczkę? To jest tak, to jest kolejny głos o Litwie w Polsce, bo tych wydarzeń artystycznych jest coraz więcej. To jest na przykład fakt, że na dużych festiwalach literackich, o tym możemy mówić, bo tutaj mamy, mniej więcej tym się zajmujemy, pojawiają się litewscy autorzy i tłumaczeni na polski też, ale litewscy autorzy, którzy przemawiają tym własnym głosem. Sami są obecni i mogą opowiadać swoją własną historię. Więc dzięki temu tworzy się jakaś taka tkanka spleciona z pojedynczych ludzi na razie, ale ona będzie coraz gęstsza, jak sobie wyobrażam. I w tym momencie będzie można doplatać do tego różne inne historie, ale od czegoś trzeba zawsze zacząć. Od takiej historii, która trafi do ludzi. I myślę, że na tym polega urok tej książki i jej sens. Można dołączyć? Myślę, że w tym miejscu, jakim jest promocja tej książki, to jest niezmiernie ważne i to, co tutaj pada. Jest już pewien dialog polsko-litewski na innym poziomie i to jest wspaniałe. Pojawiło się tutaj określenie, że jest to książka antylitewska, zupełnie jej tak nie odebrałam. Uważam, że to książka, poza tym, że jest świetnie napisana, za co też gratuluję, to jest jakby dla wszystkich i bywasz też taki ostrożny. A chciałam zapytać o jakąś jedną opowieść, bo kiedy mówimy o Ponarach, to są takie teksty sztandarowe, od razu mi się przypomina Józef Mackiewicz, jego słynna baza, mocny, przejmujący tekst. I pytanie do ciebie, kiedy ty się spotykałeś z różnymi źródłami czy tekstami, a może właśnie wśród tych mikrohistorii, o których, Agnieszko, ty wspomniałaś, opowieści ludzkich, czy jest coś, co w twoim sercu jakoś tak najbardziej zapadło z historii tych, twoja Litwa? Zechciałbyś się podzielić. To jest bardzo prowokacyjne, bo mnie jest akurat taka postać, która mnie jakoś szczególnie zapadła w pamięć, czy jakoś mam jakiś taki stosunek ciepły do niej. To akurat nie jest Litwin, tylko to jest Duszewski, który był Białorusinem. Ale no tu chodzi też o to, że to no, był
człowiek, który oprócz tego, że tą flagę zaprojektował i był architektem, on też pomagał Żydom w czasie wojny, był za to represjonowany, to, ale to też jego postawa jakoś nam pokazuje, jego postawa, ale też tych innych ludzi, którzy przełamywali swój strach, przełamywali, potrafili przełamać te niesprzyjające okoliczności, najdelikatniej to ujmując. Jutro będzie spotkanie z tego, co wiem, poświęcone Onishimaite. To jest wielka postać, która też powinna zostać, no, zasługuje na to, żeby ją nagłośnić. No to są takie historie, które na mnie robią największe wrażenie. Ludzi, którzy byli zwykli, tak? Nie mieli żadnego genu bohaterstwa w sobie, nie byli zapłodnieni żadnym genem bohaterstwa, a potrafili zrobić coś wielkiego w momencie najciemniejszej nocy, najczarniejszej nocy, ale też ci, którzy stali na tych barykadach w styczniu 91 roku, to też są historie godne podziwu ludzi, tak jak wczytałem wcześniej, no ludzi zwykłych, którzy nie byli żołnierzami, nie byli politykami, mówcami, tylko po prostu zwyczajnymi ludźmi, którzy odpowiedzieli na jakąś potrzebę serca w obliczu zagrożenia, z którego być może nawet nie zdawali sobie sprawy. Jeżeli ktoś podobnie tak jak ja to odczyta, no to będzie to jakiś taki dla mnie pozytywny sygnał. Teraz? Ja tylko taką refleksję mam, że chyba więcej byłoby nam, raczej mniej byłoby jakichś pytań takich kontrowersyjnych, gdyby pan nazwał tą książkę Litwa po polsku, po białorusku, po żydowsku i po litewsku. A to jest chyba taka... Wydawca nie zgodziłby się na tak długi tytuł. Właśnie. A to jest... Chyba komercyjna nazwa, prowokująca nazwa, ale ten długi tytuł raczej był bardziej odpowiadał to, co jest treścią tej książki, prawda? Pierwotnie myślałem o tytule Kto wymyślił Litwinów, ale to mnie chyba pogrążyło jeszcze bardziej. Ale tak mi pan nie odpowiedział na to pytanie, kto wymyślił Polaków. Porozmawiamy o tym później. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytanie do autora książki? Zatem dziękuję bardzo Dominiku za rozmowę. Gratuluję Ci, cieszę się z Twojej książki. Ja ją przeczytałam z przyjemnością i dużo się z niej dowiedziałam. Bardzo się cieszę. Jeżeli właśnie ktoś z tej książki może się czegoś dowiedzieć, to jest też dla mnie bardzo duża przyjemność i dowód, że chyba dobrze wykonałem swoją pracę. No, mam nadzieję, że to dobrze tę swoją pracę wykonałem. Ale przede wszystkim cieszę się, że chciałbym podziękować za to, że Państwo się tutaj zgromadzili, że mieli te krytyczne, że zadawaliście Państwo ciekawe pytania i też były te uwagi krytyczne, a ja dzięki temu będę miał o czym myśleć. Teraz już wszystkie spotkania będą łatwe. Dziękujemy.